Patrycja Oleszek, witam Państwa w kolejnym wydaniu informacji. A co dzisiaj? Nieprawidłowości przy przyznawaniu lokali socjalnych. Proszę Państwa, zauważmy, że coś tutaj kuleje. Przyznawanie prezentów za kilkuletnie niepłacenie czynszów. 100% umorzymy. Ale pamiętajmy, ta osoba ciągle spełnia kryteria do uzyskania lokalu socjalnego. Od kilku lat radni podczas posiedzeń Rady Miasta i Komisji wskazywali na ogromne nieprawidłowości przy przyznawaniu lokali socjalnych. Zwracano uwagę, że sprytna rodzina niemieszkająca w Lubartowie może dokonać fikcyjnego rozwodu. Samotna matka w takim wypadku zamieszkuje w Lubartowie na przykład na stacji i oficjalnie nie osiąga żadnego dochodu. W takim przypadku taka kombinatorka uprawniona będzie w pierwszej kolejności do otrzymania lokalu socjalnego, wyprzedzając inne osoby oczekujące na taki sam lokal od wielu lat. Podczas sesji wrześniowej mieli to zmienić, ale czy zmienili? O tym w naszym materiale. O zasadach przyznawania lokali socjalnych zrobiło się głośno kilka lat temu, kiedy miasto nabyło budynek znajdujący się na osiedlu Kopernika. To wówczas do świeżo odnowionych lokali socjalnych wprowadziło się kilka rodzin. Aby taki lokal otrzymać, należało zgodnie z regulaminem wykazać m.in. trudną sytuację materialną, brak dochodu, a pierwszeństwo w uzyskaniu lokalu otrzymywały samotne matki. Bezwzględnym warunkiem było także zamieszkiwanie na terenie Lubartowa. To wówczas do radnych trafiły informacje, że niektórzy mocno kombinują, aby otrzymać lokal socjalny, a ci naprawdę potrzebujący wciąż czekają. Podczas sesji wrześniowej można było owe przepisy doprecyzować. Patrząc z poprzednich kadencji, że głównymi osobami ubiegającymi się o takie lokale były matki samotnie wychowujące dzieci, które wykazywały niskie dochody i często było ten niski dochód, który był określony w poprzednim regulaminie, osiągnąć. No i można by było powiedzieć, ok, idzie to w dobrą stronę. Tylko, proszę Państwa, na przestrzeni ostatnich lat, jako radni, wielokrotnie, proszę Państwa, dyskutowaliśmy na temat tego regulaminu na komisjach, przypomnę, między innymi planowania przestrzennego i budownictwa, również kilka innych komisji się tym zajmowało, jak i również przedkładaliśmy odpowiednie wnioski, bo artykułowaliśmy, że zapisy tego regulaminu powodują właśnie to, co przed chwilą w poprzedniej debacie bardzo mocno zostało skrytykowane. Nie takie osoby dostają te lokale, które powinny, osoby, które mają zbyt wysoki dochód, stać ich na przekształcenie, więc proszę Państwa, zauważmy, że coś tutaj kuleje. No i szczerze mówiąc, w chwili, kiedy słyszałem tamte argumenty, spodziewałem się, że zostanie przedłożony regulamin przyznawania tych lokali, które te wszystkie nasze wątpliwości rozwieje. Ale zaglądając do tego regulaminu, przypomnę, że na mojej komisji on nie był też omawiany, więc przeczytałem go indywidualnie i być może za chwilę autor tego dokumentu, jak rozumiem, pan naczelnik Polichańczuk, rozwieje moje wątpliwości i być może odpowie na te pytania, bo nie ukrywam, że tu uwaga do pana przewodniczącego, mam wnioski i poprawki do tego regulaminu, ale jeżeli oczywiście okaże się, że moje podejrzenia są podejrzewaniami właściwymi. Proszę Państwa, Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa, 5 lipca 2016 rok. Radni się zbierają, przegłosowują konkretne poprawki. Pani ówczesna sekretarz razem z obsługą prawną mówi tak, te poprawki mogą być, one są zgodnie z przepisami, będziemy je przygotowywali przy najbliższym tym, na pewno znajdzie to odzwierciedlenie, jeżeli chodzi o regulacje związane o ów regulamin. A o co chodziło, proszę Państwa, bo możemy się zastanawiać, czego akurat 2016 rok i czego taka burzliwa debata. Bo wszyscy pamiętamy, że tuż przed tą datą został wykupiony budynek na ulicy Północnej, na cele socjalne i cele komunalne. Mieli się tam znaleźć najbardziej potrzebujący i oni mieli te lokale otrzymać. No i okazało się, proszę Państwa, że zaczęły do nas docierać takie głosy i na Radę Miasta, i do radnych, i gdzieś z boku, że proszę Państwa, no dlaczego tak to jest, że wystarczy zameldować się w mieście Lubartowie na chwilę, rozwieść się z mężem, wykazać wtedy, że się ma właśnie ten najniższy dochód, jaki jest możliwy i tak naprawdę jako osoba, która nie powinna być uprawniona, zostać taką osobą uprawnioną. I wczytajmy się dzisiaj w regulamin,
bo to zostało podniesione i miało być to poprawione. Wczytajmy się w ten regulamin. Paragraf pierwszy wprost wskazuje, że wystarczy być osobą będącą mieszkańcem miasta, aby otrzymać takowy lokal socjalny. I nigdzie dalej nie ma żadnego rozszerzenia, przez jaki okres trzeba być mieszkańcem tego miasta Lubartowa, jak należy tutaj postępować, jakie dokumenty będzie urząd żądał, aby to zostało udowodnione. Nie, proszę Państwa. Jest lokal, ale robimy taką oto sytuację. Niestety, no z tych doniesień, które docierają do mnie, to wynika, że tak jest, że proszę Państwa, rozwód dla celów ekonomicznych, przemeldowanie dla celów, żeby pozyskać mieszkanie, a później już, co prawda, nie mąż, a konkubent wprowadza się do nas z powrotem. I tu nastąpiła druga uwaga. Na tej samej komisji, zaopiniowana pozytywnie, która miała być odzwierciedlona. W takim wypadku, proszę Państwa, powinniśmy w regulaminie zapisać, że już po przyznaniu tego lokalu będzie specjalna komisja wyruszała z Urzędu Miasta, zapiszemy tak w regulaminie, i ta komisja sprawdzi, czy faktycznie, realnie dane gospodarstwo domowe już w lokalu socjalnym lub komunalnym zamieszkiwane jest tylko i wyłącznie przez tą biedną, samotną matkę bez konkubenta i osiągająco te małe wyniki. Mało tego, przegłosowaliśmy również konkretne wnioski dotyczące zapisów w tym regulaminie, a mianowicie przegłosowaliśmy takie zapisy, że raz w roku weryfikacja dokumentacji dotyczącej przyznawania takowych lokali miała być realizowana przez służby miejskie. Dlaczego to podnoszę? Bo czytam ten regulamin i tego w tym regulaminie niestety nie znajduję. Ale być może jakieś odrębne przepisy pozwalają i zostały już przygotowane, jeżeli chodzi o te kwestie, które w tym momencie podnoszę. Proszę Państwa, podczas tych również dyskusji żywych, jeżeli chodzi o owe mieszkania wówczas przyznawane, jeżeli chodzi o mieszkania socjalne, również miał być sprawdzany dochód tej osoby, która bezpośrednio występowała z wnioskiem. I teraz, proszę Państwa, również miały się znaleźć zapisy tego typu, tutaj muszę spojrzeć do protokołu, że w chwili, kiedy okazywałoby się, że taka osoba osiąga te dochody wyższe niż pierwotnie zadeklarowała, znalazłby się zapis, że taka umowa zostaje rozwiązana w związku z tym, że nie wypełniła obowiązku tego, który przed chwilą, o którym przed chwilą mówił pan Piotr Kucyk. Nie będę go powtarzał, bo nie ma sensu bić piany. Więc, proszę Państwa, ani tego zapisu nie znajduję, ani nie znajduję przepisu związanego z stałym zamieszkiwaniem na terenie miasta Lubartowa i z okresem zamieszkiwania tego na terenie tego miasta, ani nie znajduję zapisów związanych z kwestią rozwiązania tej umowy w przypadku, jeżeli ktoś to narusza. No i teraz, proszę Państwa, jeżeli za chwilę będziemy dyskutować, jak rozumiem, nad tym, inaczej, może najpierw otrzymam odpowiedzi, bo później chciałbym zgłosić również poprawki. Jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa, której nie znalazłem, ponieważ już jeżeli lokal jest przyznany, załóżmy, że jest przyznany matce, która miała do tego uprawnienie, nie kombinuje, uczciwie został przyznany lokal dla osoby, która realnie powinna otrzymać taki lokal, to chciałem Państwu również przypomnieć, że w poprzedniej kadencji no, żywa była dyskusja na temat tego, co się działo obok domu pani Ewy Grabek, to teraz Mucharskiego. Dobrze mówię? Na Mucharskiego, tak. Dobrze mówię. Tak, tam proszę Państwa dochodziło do takich oto sytuacji, że jeden sąsiad drugiej sąsiadce zwymiotował na auto, był dokuczliwy, niszczył mienie, był dokuczliwy dla sąsiadów i w regulaminie nie było żadnego zapisu, bo takie odpowiedzi padały do tej osoby, żeby ona mogła dokonać zamiany. My mamy w paragrafie 5 określone warunki tej zamiany, nie ma określonego tego przypadku, ale czy możliwość po prostu dokonania takiej zamiany jest, jeżeli chodzi o taki lokal i taką sytuację, bo jeżeli nie będzie, to tutaj również mam konkretne poprawki do tego regulaminu, które chciałbym zgłosić. Definicja stałego zamieszkiwania zawarta jest w kodeksie cywilnym, więc nie wiem, czy
można to tutaj różnicować, czy to jest rok, miesiąc. Wszystko zależy od tego, czy to ta osoba wiąże z tym danym miejscem. No, robi, ustala tutaj swoje centrum swoich życiowych, przepraszam, centrum swoich życiowe, uzyskuje pracę, wychowuje dzieci, dzieci chodzą do szkoły, no ale to nie będę się rozwodził na temat tej definicji. Także moim zdaniem samo stałe zamieszkiwanie, nie można tu różnicować, jeśli chodzi o okres tego zamieszkiwania. Co do oświadczeń i deklaracji, weryfikacji tych dochodów uprawniających do zawierania umów, proszę Państwa, no, ustawa wprowadziła oświadczenia w tej chwili, deklaracje o dochodach i oświadczenie o stanie majątkowym. Te oświadczenia i deklaracje składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej. Także tutaj weryfikacja nasza w trakcie trwania umowy, owszem, ona może następować, ale tylko w przypadku, kiedy kończy się umowa lokalu, najmu lokalu socjalnego, wtedy rzeczywiście możemy, te osoby składają ponownie deklaracje i oświadczenia o stanie majątkowym i wtedy rzeczywiście możemy odmawiać przedłużenia umowy na najem socjalny w przypadku, kiedy te kryteria dochodowe zostaną przekroczone, a dalsza procedura to już jest związana z ewentualnym odzyskaniem lokalu. To oczywiście jest trudne. Także w przypadku najmu na czas nieoznaczony, no, nie ma takiej możliwości, jeżeli chodzi o weryfikację, która spowodowałaby na przykład pozbawienie prawa tej osoby do najmu takiego lokalu. Ustawa wprowadziła co prawda taki zapis, jest to nowum, że można badać to, dotyczyć to może tylko i wyłącznie umów zawartych już po wejściu tej nowelizacji ustawy, więc co nie częściej niż co 2,5 roku można weryfikować spełnienie przez najemców właśnie tego kryterium wysokości dochodu uzasadniającego oddanie w najem lub podnajem lokalu. Także, ale ta weryfikacja też automatycznie i ona uprawnia tylko po prostu do zwiększenia, przepraszam, czynszu za najem takiego lokalu. Słowa naczelnika warto zapamiętać, szczególnie w związku z tym, co później radni przegłosowali, ustalając nowe zasady najmu. Panie przewodniczący, będę zgłaszał poprawki, także prosiłbym o notowanie tych poprawek. Jak rozumiem, będzie zapytanie później do obsługi prawnej, czy one są zgodne z prawem, czy niezgodne z prawem. Chciałem podnieść następujące argumenty, proszę Państwa, że 5 lipca 2016 i na kilku innych późniejszych posiedzeniach okazywało się, że te wnioski wówczas przez inną obsługę prawną, przepraszam, nie było pana mecenasa, ale okazywało się, że należy zamieścić w regulaminie w chwili, kiedy podnosiliśmy te argumenty i nie padały argumenty, że nie można ich zawrzeć w regulaminie. Proszę Państwa, proponuję, aby w paragrafie drugim zastosować, dopisać ustęp trzeci. Można wolniej, sekundę pewnie. Ustęp trzeci. Oj, przepraszam, czwarty. Przepraszam, jeszcze raz, mocno. Jeszcze raz. W jakim paragrafie? Ustęp. W paragrafie którym? Już. Drugi. Paragraf drugi, ustęp nowy czwarty. No i co tam? Wyżej wymienione dokumenty należy przedstawiać raz w roku w czasie zamieszkiwania lokalu. A komu? No wiadomo komu, bo je mamy napisane w całym regulaminie, kto jest stroną tutaj no, urzędowi miasta. No jak pytam, to znaczy, że nie wiem. No ale to poprzednie paragrafy o tym mówię. Proszę Państwa, nie będziemy dalej, mamy powtarzać zapisy paragrafu. Wyżej wymienione, niech pan powtórzy treść, zapis tego ustępu. Wyżej wymienione dokumenty należy tak przedstawiać raz w roku w czasie zamieszkiwania lokalu. Przez kogo? W tym paragrafie jest określone, kto co musi dostarczyć i komu we wcześniejszych punktach, proszę Państwa.
Chodzi o to, żeby osoba, która okaże się określonym kryterium dochodowym, musiała to kryterium dochodowe, to może do uzasadnienia, do rozwinięcia, bo tego nie ma sensu zapisywać. Natomiast o co chodzi w tej poprawce? Żeby to kryterium dochodowe raz w roku było weryfikowane. Tylko tyle. Podczas zajmowania tego lokalu. Kolejna poprawka, proszę Państwa. W paragrafie 4, podpunkt 5, zamieszkuje stale na terenie gminy miasto Lubartów co najmniej 2 lata. Podpunkt 5, tak. Jak? Punkt 5, punkt, bo tu mamy tak. Punkty. No pan powiedział podpunkt. Nie, bo to jest, ale no właśnie, czy to jest punkt, czy to jest podpunkt, bo jest oznaczone jako podpunkt, a powinien być punkt. To jest ustęp pierwszy, punkt 5, skoro tak. Nie ma ustępu, niech pan zamieszkały mówi. Stale na terenie gminy miasto Lubartów co najmniej 2 lata. Zamieszkuje, przepraszam, stale na terenie gminy miasto Lubartów co najmniej 2 lata. Co jest dowodem stałego zamieszkania? Co najmniej 2 lata. Zameldowanie, czy stałe zamieszkiwanie? O tym mówi kodeks cywilny, czyli? Niech sobie już urzędnicy z tym głowę zawracają. Czyli meldunek, chociażby gdzie odprowadzane są podatki, bo nie ukrywam, że w przypadku tych zapisów, które mamy dzisiaj, jest sytuacja taka, że, no proszę Państwa, po co jest ta poprawka? Jeżeli ona jest błędnie skonstruowana, to pomóżcie mi ją tak dostosować, żeby ona miała, żeby ona nie powodowała takiej oto sytuacji. Przy poprzednim lokalu, proszę Państwa, były takie oto sytuacje. Przemeldowywali się na chwilę, rozwodzili się z mężem i dostawali lokale. I tego chcę uniknąć w przypadku przyznawania lokali socjalnym tym najbardziej potrzebującym. Co się działo z pozostałymi stającymi w kolejce? Czekali dalej, bo cwaniacy wykorzystywali nieprecyzyjne zapisy regulaminowe. Kiedy to wybuchło, mówiliśmy o tych problemach. Dzisiaj te poprawki, jeżeli one są nieudolne, myślę, że obsługa prawna pomoże tak je skonstruować, żeby były udolne. Ja będę uzasadniał poprawkę, zapis treści i o co chodzi. Żeby służby miejskie to sprawdziły. Muszę przerwać i panie radny, nie zgadzam się z panem. To jest nieostry zapis, bo jeśli pan wnosi poprawkę, to ona ma mieć postać skończoną, a nie dopiero służby się będą głowić nad tym, co pan ma w głowie. Proszę państwa, taki a poza zapis. Tym, proszę pana, nie skończyłem jeszcze. A poza tym, proszę pana, jeśli znowu mamy brnąć z jednej fikcji w drugą fikcję, to ja dziękuję. Jeśli dowodem stałego zamieszkania co najmniej 2 lata jest zameldowanie, to mogę sobie wyobrazić, że będziemy mieli do czynienia z tym, co tak często się dzieje w Lubartowie. Zameldowany jest w Lubartowie, a mieszka, załóżmy, no szuka miejscowości, Pałecznica, o, proszę Państwa, i więc... Jest jeszcze dużo miejscowości wokół Lubartowa, gdzie można no mieszkać. Choćby na przykład Lysów, czy Serniki, czy Łęczno, czy Łódzka. Łódzka na przykład, o, ma Pan rację, więc proszę Państwa, jedną patologię chcemy zrobić drugą. To jest złe rozwiązanie, ale można dobrze. Mieszkać w Lublinie, a być w liście stałym. Ale dobrze, niech Pan mówi. Ale niech Pan cały mówi czas. Dalej. Tak, udzielam Panu głosu. Mało tego, można wprowadzać organy, które to weryfikują. Pana, skończyłem, co miałem do powiedzenia. Niech pan zaraz się daj mnie dalej swoje retoryko. Dlatego pan schodzi na pobożny temat, ja chciałbym do meritum, a pan nie, schodzi na inny temat. Poprawka musi być precyzyjna, żeby nie było żadnych wątpliwości przy jej uchwaleniu. Stwierdzam, że poprawka jest precyzyjna. Zamieszkują stale na terenie gminy miasto Lubartów co najmniej 2 lata. Tak brzmi poprawka, proszę państwa. Słyszeliśmy. I proszę państwa, paragraf 5. Jeżeli chodzi o te wymiociny, które były na tym aucie, to nie chodzi o to, żeby było to podstawą do rozwiązywania umowy, bo o tym określają odrębne przepisy. Jeżeli ktoś niszczy i wymiotuje w mieszkaniu, niszczy to mieszkanie, to ten regulamin mówi, że w takim wypadku umowa powinna być rozwiązana. Natomiast ja wskazywałem na jako okoliczność, poprawka powinna się znaleźć w tym, a mianowicie, jeżeli znajduje się sąsiad, który jest uciążliwym dla drugiego sąsiadka, dla matki samotnie wychowującej dzieci, która otrzymała ten lokal zgodnie z przepisami, które to precyzują. I dokucza jej inny sąsiad, nie wiem, który po prostu nie lubi tej kobiety i na auto, które ma ta auta, które stoi pod na parkingu, niszczy to auto, tak powiedzmy. I jaka jest pana poprawka, w którym miejscu i o jakiej treści? I, przepraszam, panie przewodniczący, niech mi pan pozwoli. Pozwalam. Pełne uzasadnienie mieć do tego, bo za chwilę pan będzie mówił, a o co, a dlaczego, a po co. No skoro jest uzasadnienie, to proszę się wsłuchać w to, co mam do powiedzenia. I proszę państwa, i w takim przypadku taka matka powinna mieć prawo ze względu na uciążliwość tego sąsiada do tego, że jeżeli znajdzie się inny lokal socjalny, żeby... Proszę państwa, słuchajcie pana radnego, bo naprawdę to jest ważne.
żeby można ją było do tego innego lokalu przenieść. Mieliśmy taką sytuację w mieście i nie można było przenieść. Dlaczego? Bo nie było zapisów regulaminów, które by umożliwiały ze względu na taki fakt dokonanie zamiany lokalu socjalnego. A mamy w paragrafie 5 zapisane, że dopuszcza się dokonywanie zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta na zgodny wniosek najemców lokali i tu mamy zapisane 3 punkty, a punkt mój 4 byłby ze względu na uciążliwość sąsiadów. Czyli w którym paragrafie i który... W paragrafie 5, w ustępie 1, w punkcie 4. Punkt 4 jaki będzie miał treść? Niech pan ze powtórzy. Względu na uciążliwość sąsiadów. Jak to będzie ocenione? Jak to będzie weryfikowane? I przez kogo? Proszę państwa, tak, to jest trudne do weryfikacji, zgadzam się tutaj z panem wiceprzewodniczącym, ale proszę państwa, jeżeli są takie sytuacje skrajne, są takie sytuacje skrajne, jeszcze raz podkreślam, nie udało się tej sprawy rozwiązać z tym, co się działo przy ulicy Mucharskiego. I ten zapis, jeżeli jest nieprecyzyjny, to poprosiłbym o pomoc, żeby doprecyzować. Natomiast wówczas ta osoba, która prosiła o taką zamianę, wskazywano jej, że w regulaminie nie ma takiej podstawy, że pani może ze względu na stan zdrowia, nie wiem, może dziecko będzie chore, może cokolwiek innego, może będzie ze względu na sytuację rodzinonajemcy dokonać zamiany tego, albo trudności w regulowaniu przez najemcy opłat czynszowych, ale nie ze względu na to, że sąsiad pani dokucza, że sąsiad jest już skrajnie uciążliwym sąsiadem, który po prostu nie daje pani żyć, najkrócej mówiąc. No to mamy opisać tak szczegółowo tę poprawkę? W porządku, rozumiemy to. No i dalej. Proszę państwa, dobrze, teraz może jednak zgłoszę panie radny propozycję, ale zaznaczam w ramach dyskusji, żeby i pan wziął pod rozwagę. Proszę państwa, czasami mamy wrażenie, że już coś trzeba robić, bo coś nas goni albo nie ma wyjścia, że już teraz. A właśnie, proszę państwa, jest to pewna nowa doktryna, nowa jakość, to jest nowe otwarcie i przecież mamy czas. Przecież jeśli ktoś ma tyle poprawek, a widzę, że pan radny ma, a one jeszcze nie są do końca uczesane, no to proszę państwa, przecież co przeszkadza radnemu, czy nawet zespołowi radnych, czy jakiejś komisji, żeby popracowali we współpracy z mecenasami, z fachowcami i na przykład za miesiąc, za dwa zgłosili komplet poprawek już opracowanych, dopracowanych, zaopiniowanych. Naprawdę dzisiaj nic się nie stanie, jak w tym kształcie, w jakim dostaliśmy ten projekt, przegłosujemy, a potem będziemy poprawiać. No przecież są dziesiątki dokumentów, które się poprawia w czasie rzeczywistym. Dzisiaj nic nas nie goni, naprawdę. Możemy tylko narobić błędów, że będziemy wzmacniać społeczeństwo donosicieli, że uciążliwy, bo krzyknął głośno, bo warknął, bo pies zaszczekał, bo kot zamiałczał. No przestańmy dawać delegacje dla donosicielstwa, dla oskarżeń, dla czepialstwa, dla awantu, dla napięć, dla kłótni. Proszę państwa, to jest społeczeństwo obywatelskie, także panie radny, ja nie mówię, że pan nie ma racji, bo być może ma pan rację, ale mamy czas, spokojnie to, bez jakiejś nagłości, tak jak teraz, bo akurat jest okazja, bo jest nowy regulamin, to od razu załatwmy wszystko. Nie, spróbujmy dać sobie czas. Niech pan sobie też sam da czas, żeby to przemyśleć bardziej dokładnie. To jest moje takie wezwanie, apel. Już mogę? Tak, no skończyłem. Panie przewodniczący, chciałem zwrócić uwagę, że tworzenie procesu legislacyjnego w samorządzie gminnym polega na tym, że w trakcie podejmowania określonych uchwał przedkłada się konkretne projekty takowych poprawek. Chciałem jednocześnie zwrócić, że statut, który został przegłosowany już przez tą Radę Miasta, uniemożliwia radnym składanie takich poprawek na posiedzeniach komisji, ponieważ przedłożone uchwały nie są przedmiotem obrad tychże komisji. I kolejna rzecz. Ja już słyszałem tego typu podpowiedzi. Poczekajmy, za chwilę to zrobimy, za chwilę zostanie coś poprawione. Proszę państwa, no tego typu argumentacja padała między innymi przy budżecie obywatelskim. Chciałem zwrócić uwagę, że została powołana specjalna komisja i poza małą nowelizacją regulaminu, jeżeli chodzi o budżet obywatelski, komisja zakończyła swoje działania w grudniu i od grudnia nie wydarzyło się do dzisiaj
nic nie mamy żadnych nowych poprawek przedłożonych, które miały podobno kompleksowo to regulować. I wtedy, kiedy składałem poprawki na sesję Rady Miasta, również mówiono, poczekajmy, zaczekajmy, powołamy specjalną komisję, zajmie się tym ona kompleksową. Panie radny, dobrze, wycofuję, panie radny, wycofuję swoje rady, rozumiem, że nie ma sensu, niech pan w takim razie idzie dalej swoim torem. Słuchamy. Uważam, że przedłożone poprawki, po to mamy obsługę prawną i po to jesteśmy radnymi, że można je doprecyzować. Przecież nikt, kto ma odrobinę oleju w głowie, nie będzie się odmawiał doprecyzowania poprawki, tak jak to uczynił pan... Panie radny, muszę się jednak znowu wtrącić, proszę mnie wybaczyć, ale no nie ja jestem nośnikiem tej debaty. Obsługa rady nie będzie się zajmować gładzeniem poprawek radnego, z którymi się nie zgadza na przykład pozostała część rady albo duża część. Nie, skoro ma jakieś zmiany i uważa, że są wiarygodne i wymagające pochylenia się nad nimi, to niech sam dopracuje we własnym zakresie z tymi samymi mecenasami w innym czasie. Ale dzisiaj ja się nie zgadzam jako mający wpływ na obsługę prawną, żeby ona się zajmowała gładzeniem tego, co radny Tomaszak ma na myśli. Niech sam popracuje. Takie jest moje zdanie. Także proszę, niech pan mówi. Chciałem zwrócić panu przewodniczącemu uwagę, że radny Tomaszak popracował i przygotował poprawki, które w świetle jego wiedzy są zgodne z przepisami, a jedyny argument niezgodności tych poprawek z przepisami podnosi pan przewodniczący. Jeżeli pan przewodniczący uważa, że nie ma prawa zabrania głosu radca prawny, żeby ocenić, czy one są zgodne z przepisami, czy też nie, to jest tylko i wyłącznie opinia pana przewodniczącego. Ja na tej sesji Rady Miasta nikogo do niczego zmuszać oczywiście nie będę. Pan przekręca moje... Panie radny, zależy, muszę panu przerwać głos. Oczywiście przekręca pan moje słowa, ale to znana historia, nic takiego nie powiedziałem. Powiedziałem, że obsługa prawna nie będzie się zajmować dogładzeniem pańskich zmian. Natomiast na pewno zaopiniuje, na pewno jeśli będziemy mieli wątpliwości, to na pewno zaopiniuje, czy w końcu pańskie poprawki, które padną, są dobre czy nie, słuszne, zgodne z prawem czy nie. Ale przypominam państwu radnym, żeby się nie wdawać w jałowe jakby przepychanki, że skoro projekt został zgłoszony na sesję, to znaczy, że obsługa prawna zaopiniowała, że te zmiany, które są zgodne ze stanem prawnym, więc nie ma potrzeby dalej gładzić jakieś wymysły radnych, nawet jeśli są słuszne, bo mamy czas, żeby je bardziej jeszcze wygładzić. Ale dobrze, panie radny, nie chciałbym z panem polemizować i wcale pana nie hamuję w pańskiej chęci legislacyjnej. Niech pan dalej opowiada. Chciałem wyłącznie podkreślić jedną rzecz, że wyżej wskazane poprawki, które przed chwilą przedłożyłem, były już przedmiotem dyskusji kilku komisji i komisje wypracowały te zapisy, żeby one zostały przyjęte przez Radę Miasta w chwili, kiedy ten regulamin będzie głosowany. W chwili, kiedy były one przygotowywane, nie budziły wówczas one zastrzeżeń, jeżeli chodzi o zgodność z prawem. Regulamin został przygotowany i nikt nie kwestionuje, że regulamin ma zapisy niezgodne z prawem. Ja tylko wskazuję na jedną rzecz, że tymi trzema poprawkami można go doprecyzować i tyle. Dziękuję. Uważam, że z trzech poprawek, które zgłosił pan radny Tomaszak, dwie poprawki są warte rozważenia i poparcia. Mowa jest o składaniu oświadczeń co roku, bo rzeczywiście dochody się zmieniają, ludzie mają różne też dochody i uważam, że nie tylko w momencie, kiedy się zabiega o przyznanie lokalu, ale również i w następnych latach, powinno się jednak mimo wszystko ten próg określony nie przekraczać socjalny. I od tego są służby miejskie, żeby kontrolować między innymi właśnie to, tak jak oświadczeń majątkowych wielu innych osób, w tym również i sprawujących funkcje publiczne. I poprawka mówiąca o tym, że te osoby, które zabiegają o przyznanie lokalu socjalnego, powinny mieszkać w tym naszym mieście, mieszkać, nie mówię o zameldowaniu, mieszkać, a pojęcie zamieszkały, czyli wykonuje funkcje życiowe, tak to się określa, co najmniej 2 lata. Poprawki Tomasiaka nie zostały przegłosowane, a radni przyjęli regulamin. W chwili, kiedy oddawano do użytku budynek znajdujący się za moimi plecami, ostro krytykowano zasady, na jakich burmistrz Janusz Bodziacki przyznawał mieszkania socjalne. Podczas wrześniowej sesji przyjęto dokument, który nadal pozwala na to, co tak było krytykowane w poprzednich latach. Dla kanału US Patrycja Oleszek. Na tej samej sesji wrześniowej radni przyjęli uchwałę, która, jak się okazało w trakcie debaty, może pozwolić tym, którzy mieli długi w zasobie komunalnym, pozbyć się owego zadłużenia i co ciekawe, taka osoba może nadal już oddłużony lokal zamieszkiwać. Pomysł dawania prezentów za kilkuletnie niepłacenie czynszów spotkał się z ostrą krytyką Jacka Tomasiaka.
Na sesji przyjęty został tak zwany program restrukturyzacji zadłużenia. Program, który pozwala tym, którzy przez lata nie płacili czynszów w zasobie komunalnym, pozbyć się gigantycznych długów z dnia na dzień. To jest poważniejsze. W paragrafie 4, ustęp 1 jest mowa o umorzeniu. Z treści uchwały wynika, że osoby, które nie zamieszkują już w lokalu, ale posiadają jeszcze zadłużenie z tytułu użytkowania tego lokalu, to wynika zresztą z paragrafu 1, mogą również korzystać z tego trybu zawartego w paragrafie 4, ustęp 1. Czyli mówiąc inaczej, mogą bez żadnych konsekwencji pozbyć się zadłużenia. Bez żadnej konsekwencji. Punkt następny. Wracam do paragrafu 4, ustęp 5. Tam w punkcie 1, w trzeciej linijce jest mowa o lokalu o niższym standardzie, lokal dotychczas zajmowany. Jeżeli mówimy o jakimś standardzie, czyli mówimy o jakiejś normie, o jakichś zasadach, o jakichś kryteriach, które są przyjęte. Ja nie wiem, jaki jest standard lokali w Lubartowie, bo ja nie znam kryteriów, ale dobrze by było znać. Co to znaczy, że standard jest taki, który określa gmina, a poniżej tego standardu są na przykład kontenery, a powyżej to są mieszkania komunalne. Nie wiem. Moim zdaniem standard powinien być określony przynajmniej w słowniczku pojęć albo w osobnym punkcie. I sprawa następna, a właściwie już ostatnia może, to jest uzasadnienie. Uzasadnienie jest częścią integralną uchwały, dlatego też ważne jest to, co tam się znajduje i jak to czytamy. Otóż tam w uzasadnieniu jest mowa o tym, że uchwała ma mieć charakter aktywizujący. My mówimy wyłącznie o tym i ten program zakłada, że ta forma aktywizująca to jest wyłącznie spłata zadłużenia. Pytanie jest takie, czy to jest jedyna możliwa forma aktywizująca? A może na przykład, tak jak w niektórych gminach, odpracowania społeczne, jakieś inne formy, nie tylko pieniężnego zwrotu. Może są takie osoby, które nie są w stanie spłacić, ale mogą wykonać szereg prac na rzecz gminy tytułem zadłużenia, po to, żeby tego zadłużenia nie było. Dziękuję za tę wypowiedź pana radnego Zielińskiego, bo zwrócił uwagę na kilka ważnych rzeczy. Natomiast, proszę państwa, dzisiaj mamy takie trzy uchwały, które są podejmowane. Jest to jedna z trzecich uchwał, ale chyba jest uchwałą najbardziej kontrowersyjną z tych, które będą przyjmowane. Bo zwróćmy uwagę, że otrzymujemy dokument, w którym chcemy umorzyć dług tym, którzy przez wiele lat zaciągali ten dług na danym lokalu, który zamieszkiwali. I zacznę może od tego, że no ani w tym uzasadnieniu pisemnym, ani w uzasadnieniu ustnym nie otrzymałem żadnych informacji, żadnych, jakie do tej pory zostały zastosowane procedury wobec dłużników. Czyli ile podpisano na przykład umów ugód? I w tym momencie o to pytam. Ile z tych umów ugód jest spłacanych, ile jest niespłacanych? Ile toczyło się postępowań sądowych i egzekucji komorniczej? Jak ta egzekucja komornicza wygląda? Ile z tych egzekucji komorniczych zostało umorzonych jako takich, gdzie był złożony wniosek o to, że nie masz czego egzekwować tej należności komorniczej. Ile w końcu zostało odbytych rozmów przez odpowiednich pracowników, aby również w inny sposób, tak jak wspomniał pan przewodniczący Andrzej Zieliński, zmotywować do płacenia tych zobowiązań. Usłyszeliśmy tylko globalną kwotę 1 400 000 zł długu. Ale mam pytanie następujące. Ponieważ dług długowi nieróżny. Ile takich długów jest inaczej, prosiłbym, żeby podzielono ten dług na mieszkańców, którzy mają dług wśród tych 1 400 000 dłuższy niż 3 miesiące
Ilu jest takich, którzy mają dłuższy dług niż 6 miesięcy? Ile mamy takich dłużników wśród tych dłużników, którzy mają zobowiązania dłuższe niż 12 miesięcy, 24 miesiące i 36 miesięcy jako ostatni z kryteriów, które powinno być znane, jeżeli taki dokument się nam przedkłada. Kolejne zapytanie związane już z tą uchwałą jest następujące. Jaka jest wysokość kosztów postępowań sądowych i kosztów postępowań egzekucji, rozumiem, komorniczej, bo to jakieś koszty egzekucyjne wspomniał przed chwilą pan zastępca naczelnika. Jakby również nas poinformowano, jaka to jest wartość tych właśnie kosztów. I proszę państwa, przechodzimy teraz do programu restrukturyzacji. Mówimy o kwocie 1 400 000 złotych i proszę państwa, jeżeli byśmy zwrócili uwagę na jedną rzecz, co jest zapisane w tymże dokumencie, to jeżeli mamy dłużnika, który ma powyżej 36 miesięcy zobowiązania, jeżeli szacujemy, że może być to nawet i 200 000 złotych, bo podejrzewam, że i tacy dłużnicy również są, a być może 300 000 złotych, i ta osoba, która w żaden sposób nie wywiązuje się ze spłaty swojego zobowiązania, podejmie dzisiaj decyzję, że zwalnia lokal, który do tej pory zajmowała, to ma umorzone 100% swoich zobowiązań. I wychodzi bez długu kilkuset tysięcznego tylko dlatego, że odda lokal miastu. To jest naprawdę, proszę państwa, sytuacja wyjątkowo patologiczna. Ale zwróćmy uwagę na drugi przykład. Mamy osobę, która mówi, mam 100 000 zadłużenia, nie płaciłam przez 2 lata albo 3, a oni mi tu mówią, że jak spłacę 30% tej kwoty, czyli 30 000 złotych i zrobię to w ciągu 3 miesięcy, to 70 000 będę do przodu. I dalej będę mogła spokojnie tutaj zamieszkiwać. I tak dalej, i tak dalej. Mamy potem im dłuższy okres do spłaty, tym niższe kwoty, jeżeli chodzi o te zobowiązania. Natomiast, proszę państwa, no, brakuje tutaj jakichkolwiek w tym regulaminie informacji dotyczących, co się wydarzy, zanim zostaną tak radykalne kroki podjęte. Proszę państwa, w skrajnym przypadku z dnia na dzień może być umorzone i w ten sposób, rozumiem, wyksięgowanie po stronie należności 1 400 000 złotych. 1 400 000 złotych. To jest tyle, ile wydajemy na drogi, proszę państwa, w tym roku w budżecie. Jeżeli zastosowany zostanie wariant drugi przez tych mieszkańców, którzy są tymi dłużnikami, to wyksięgowane zostanie 980 000 złotych, prawie milion. 400 tylko zostanie odzyskane z tej kwoty. Można powiedzieć, no dobrze, proszę pana, ale jeżeli nie wejdzie ten program restrukturyzacji, to nie odzyskamy nic. Ale proszę państwa, stosujemy wariant, najbardziej uważam, zły, bo pokazujemy tym wszystkim, którzy przez wiele lat nie płacili długów, że mogą wyjść z czystą stopą, bez złotówki zobowiązania, jeżeli tylko oddadzą nam lokal. Jeżeli tylko oddadzą nam lokal, proszę państwa. To nie jest w ogóle wychowawcze. To jest antywychowawcze. To jest, proszę państwa, skrajnie niekorzystne dla finansów miasta. Jesteśmy tak zasobni, że możemy się pozbyć 1 400 000 złotych, bo taki wariant musimy przewidywać, głosując za tymi poprawkami. No ale proszę państwa, jeżeli chodzi również o ten pomysł, co zostało nam przedłożone, ja mam takie podejrzenie, że tu zupełnie jest coś innego. Że tutaj być może nie zgadzają się kwoty, być może jest sytuacja taka, że należy przystąpić do pozbycia się zobowiązania, żeby można było sięgnąć po jakieś inne środki. Jeżeli ja czytam, bo na co zwrócił uwagę pan przewodniczący, że wymienia się wyłącznie przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej w Lubartowie, to chciałem się zapytać, ile z tej kwoty 1 400 000 złotych przypisane jest konkretnie do tego konkretnego zarządcy? A ile jest przypisane dla innych zarządców i wynika to ze spłaty
zobowiązań przez innych zarządców, których mamy około 20 w mieście i oni zarządzają też mieniem, w którym znajdują się mieszkania komunalne. 20 innych zarządców, więc prosiłbym, żeby to nam przedłożono. I proszę Państwa, jeżeli wskazujemy również na te kwestie, to również, proszę Państwa, obawiam się inaczej. Ja może powiem w ten sposób. Przestrzegam przed tym. Przestrzegam przed tym, bo mamy pod spodem opinię prawno-pozytywną prawników i powiem w ten sposób. Ta uchwała jest zgodna z prawem. Niestety, bo uważam, że ona jest zła, ale niestety jest zgodna z prawem. I powiem Państwu z własnego doświadczenia. Lat temu, 15, byłem też przekonywany do takiego ruchu. Też kiedyś mi ktoś przekonywał, jest łatwa furtka, spadnie ci 2,5 miliona zobowiązań z dnia na dzień, bo zrobisz restrukturyzację, dasz taki wariant, wyczyścisz sobie papiery. Nie zdecydowałem się wtedy na ten ruch i na szczęście się nie zdecydowałem, bo chociażby przykład zeszłego miesiąca pokazuje, że od tego, którego miałem zrestrukturyzować 15 lat temu, teraz odzyskam prawie 200 tysięcy złotych. Proszę Państwa, nie róbmy tego. To jest zły pomysł. To jest nieprzemyślany pomysł, to jest pomysł, który będzie powodował u tych, którzy usłyszą, co ja płaciłem przez wszystkie lata uczciwie, a sąsiad, który miał na uciechy, na różnego rodzaju przedsięwzięcia, nie płacił i ma 100 tysięcy długu, zapłaci 30, 70 mu umorzą, a mam to w nosie, przestaje płacić, też chcę taką uchwałę o restrukturyzacji za 10 lat, jak zrobię 200 tysięcy długu. Albo 300 tysięcy długu. Taką uchwałę dzisiaj głosujemy, proszę Państwa. Zadajmy pytania podstawowe. Podstawowe. Co zrobiono do tej pory? Co zrobiono do tej pory? Nie będę mówił, jak to powinno być rozpisane, bo zaraz będzie mi mówione, że kogokolwiek pouczam. Zadaję pytania odnośnie konkretnie uchwały i prosiłbym, aby nam odpowiedziano na te pytania, bo no, to jest... No mówię... To jest antywychowawcze, to nie przekona nikogo do tego, że powinny postępować odmiennie, a wręcz inaczej. Uważam, że przy przyjęciu takiej uchwały, każdy, kto usłyszy o takiej uchwale, to powie, a mam to w nosie, mieszkam w komunalce, też robię sobie zadłużenie, bo mi kiedyś ktoś to zrestrukturyzuje. Dziękuję. 1 400 000 to jest 130 około lokali. To teoretycznie rzecz biorąc, załóżmy wszyscy, nieważne czy nie płaci 10 lat, czy 1 miesiąc, wszyscy oddają lokale. 130 lokali mamy, sprzedajemy i ile milionów zasypią nas pieniądze w tej sali. Tam jeszcze przez wizjer będą banknoty się wypływać na zewnątrz. Ja oczekuję, że za to uchwało, zgadzam się, to jest pewne ryzyko. Ale na tle pozytywów, że dostajemy majątek potężny, który będziemy mogli sprzedać na rynku wtórnym albo co z nim zrobić, wykorzystać, to proszę Państwa, że będzie wdrożone postępowanie egzekucyjne, że nie będzie tak, że ktoś zobaczy, że nie płacił ktoś 10 lat i dostaje za darmo, to ja pytam, a gdzie były te władze ratuszowe, z którymi byliśmy w koalicji albo nie w poprzednich latach? Co do umorzenia, jeśli chodzi o 100% zadłużenia, dotyczy to tylko osób, które zamieszkują w danym lokalu, czyli użytkują. Nie dotyczy to osób, które mają dług, ale już nie użytkują tego lokalu, więc tutaj bez żadnych zobowiązań nic one nie otrzymują. Taka osoba, która zajmuje taki lokal, po prostu ma obowiązek, podpisuje umowę, opróżnia lokal i przekazuje z protokołem zdawczo-odbiorczym miastu. A dług ma darować. Tak. Ale nie dotyczy to osób, które już nie użytkują lokalu, czyli nie mieszkają w danym lokalu. Nie, to tak zrozumiałem, że chodziło panu o tych, którzy już nie użytkują lokalu i też im się umarza 100%. Nie wiem, czy to jest darowanie, dlatego że, proszę państwa, tak jak na wstępie mówiłem, umorzenie nie następuje z dnia na dzień, muszą ci najemcy spełnić określone, dłużnicy określone warunki. Tych warunków jest kilka. Spłata zadłużenia pozostałego, spłacenia całości kosztów dochodzenia roszczeń i egzekucji w terminie określonym, 3-miesięczny tutaj jest akurat, jeśli chodzi o te 4 pozostałe wersje, i terminowego wnoszenia opłat bieżących za użytkowany lokal. W zależności od kwoty umorzenia,
jest ten termin jest dłuższy lub krótszy. Dopiero wypełnienie tych warunków decyduje o tym, że pan burmistrz może umorzyć zadłużenie. Co do, tutaj było tej wysokości zadłużeń i ugód. Z informacji, które posiadam w tej chwili, proszę Państwa, w zeszłym roku było 17 zawartych ugód na kwotę 348 618 zł. W tym roku mamy do tej pory 5 ugód na 52 597 zł. Następna sprawa. Wpływy z tytułu egzekucji komorniczych. Do tej pory w tym roku mamy to ponad prawie 12 tysięcy. W zeszłym roku za cały rok było to 19 tysięcy, prawie blisko 20 tysięcy. Co do długów, ta liczba, ta cyfra mówiąca o tym, o tej wysokości tego zadłużenia odnosi się do wszystkich. To tutaj mogą być i długi kilkuset złotowe, kilkudziesięciozłotowe, ale również kilkudziesięciotysięczne. Nie mamy zadłużeń takich dłużników, którzy mają tutaj 200 tysięcy, jak pan radny Tomasiak wspominał, że mogą tacy być. Proszę mi przypomnieć jeszcze jakieś pytania, bo nie zdążyłem wszystkiego zapisać. Panie naczelniku, jeśli pan zapomniał, to telefony macie i tam sobie wymienicie w ciągu tam dnia. Albo, chyba, że pan wie, to proszę, poszukać. Paragraf pierwszy, punkt drugi. Momencik. A, chodzi panu tak, zarządcy. 21 zarządców podobno jest, niech pan się to skomentuje. O ile mi wiadomo, naszym zasobem komunalnym nie zarządza żaden inny podmiot, jeśli mówimy o naszym zasobie komunalnym, czyli, bo być może panom chodzi o wspólnoty mieszkaniowe, a to jest coś innego. Ale własnością jest miasto, we wspólnotach lokalnych. No oczywiście, że jest miasto własnością, gdzie pobiera część od najemców. No ale może przez nie, mikrofon. Czy ja dobrze rozumiem. Nasze lokale są lokalami będącymi częścią zasobów komunalnych miasta, ale są zarządzane przez różnych zarządców. Przez PGK, przez wspólnoty mieszkaniowe i tak dalej. Przecież własnością tych lokali zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe jest miasto, a nie lokator. I to stanowi zasób mieszkaniowy gminy. A tu jest wymieniony tylko jeden zarządca. Tak jakby wszystkie lokale komunalne były zarządzane nasze, będące w zasobów komunalnych miasta, zarządzane tylko przez PGK, a co nie jest prawdą. Dotyczy to tylko tych najemców, którzy mają zadłużenie w stosunku do przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. Proszę Państwa, no w zasadzie to są ci sami dłużnicy, którzy generują w kolejnych latach to zadłużenie. Może powiem tylko, że w tej kwocie 1 467 000 blisko ponad, niewiele ponad 1 245 dłużników generuje taki dług. Właśnie. 45 dłużników, 1 213 000, około. Natomiast zaległości poniżej 30 dni, czyli takie można powiedzieć, że bieżące, opiewają na kwotę na tą chwilę na 7436 zł. Jeśli coś się jeszcze pojawi, to... Ja jestem przeciwna umorzeniom tych długów, dlatego że na przykład są takie sytuacje, które sama widzę na własne oczy. Nie płacą za mieszkania, robią zadłużenia, jeżdżą bardzo drogimi samochodami. Była taka sytuacja,
że przyjechał do mnie taryfiarz i pyta się, ile pani razy była na przykład taryfą w Firleju. Ja mówię, że no nie jeżdżę taryfą do Firleja. No właśnie ci, co właśnie zamieszkują te lokale, sobie wynajmują taryfę, jeżdżą do Firleja. Żyją ponad stan. Ja nie mówię, żeby wyrzucać na bruk, bo nie można chyba wyrzucić na bruk tych ludzi. Są może ewidentne takie osoby, które należałoby umorzyć, ale to trzeba było taką weryfikację zrobić, żeby po prostu nie popierać takich, jak ja bym powiedziała, cwaniaków, którzy nie płacą, a liczą, jak to się mówi, nadrapane. Dziękuję. Proszę Państwa, no ważne pytania, ważne odpowiedzi padły na nasze pytania, bo usłyszeliśmy, że rozumiem, ta kwota 1 400 000 zł to jest wyłącznie dług wobec przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, który jest zarządcą wskazanym w tej uchwale. Inni zarządcy nie są wymienieni. To wcale nie jest to jasne i oczywiste, bo teraz ja mam następujące pytanie w takim wypadku do władz miasta. Co się dzieje, jeżeli we wspólnocie jest lokal komunalny, dłużnik, który nie płaci za mieszkanie, odbywa się egzekucja komornicza. To ta egzekucja komornicza odbywa się ze wspólnoty, czy odbywa się z budżetu miasta i obciąża budżet miasta? Kto wówczas płaci za takiego lokatora, który nie uiszcza opłat na czas? Co zrobi wspólnota jako pierwszy krok, jeżeli się okaże, że ma dłużnika w swoich zasobach? Gdzie skieruje swoje roszczenia? No gdzie skieruje roszczenia swoje wspólnota? Tak, dlatego my, ja chcę uzmysłowić nam jedną rzecz. Musimy poznać cały zasób mieszkaniowy, wszystkie mieszkania, cały dług. Bo my dzisiaj rozmawiamy o zobowiązaniach na poziomie 1 400 000 zł. I myślimy, 1 400 000 zł, być może niektórzy myślą, no może jest to dużo, ale nie jest tak dużo, może warto zaryzykować. A co z pozostałym zasobem? Jakie tam są zadłużenia? Przecież nie ukrywam, że... a zresztą nieważne. Natomiast proszę Państwa, jeżeli rozmawiamy również o 45 osobach, które wygenerowały 1 213 000 zł długu, proszę Państwa, bo to padło przed chwilą z ust naczelnika, a z ust przewodniczącego padło, odzyskamy mieszkanie. No to jeżeli widzieliśmy przed chwilą tabelę, którym nikt nie zaprzeczył przy poprzednich uchwałach, że niektóre lokale były zbywane za 7 czy 8 000 zł, a więc za 10% swojej wartości, to możemy sobie wyobrazić, że niektórzy dłużnicy, dług ich przewyższa wartość lokalu i na wolnym rynku nie myślmy sobie, że my odzyskamy kwotę tą, którą on miał u nas w zobowiązaniach, bo widzimy po tabelach, które były wcześniej przytaczane, że kwoty, po których zbywane były te lokale, one nie odzwierciedlają lokalu, że on jest za chwilę warty 200 albo 300 000. Nie, on jest warty 70-80 000 zł. Zerknijmy do tabel, za ile były sprzedawane mieszkania w zasobie komunalnym tym osobom, które się przekształcały. I teraz, jeżeli ktoś stawia, no powiem, no absurd, zarzut wręcz absurdalny, a siedzi były przewodniczący Rady Nadzorczej, była przewodnicząca Rady Nadzorczej na sali i nie reagują, no to proszę Państwa, i nie reagują na to, co pada na tej sali i nie wypowiadają się, no to proszę Państwa, właśnie te wszystkie poprzednie uchwały pokazują, że dzisiaj na tej sesji Rady Miasta idziemy do tyłu jak rak, zamiast iść do przodu. Bo kiedy spadło najbardziej zobowiązania spadły w całym kraju, we wszystkich spółdzielniach mieszkaniowych? Kiedy? Kiedy umożliwiano przekształcenie za tą przysłowiową złotówkę? Czy ci ludzie potem znowu zaciągnęli długi? Nie. Zniknął ten problem, ale co się stało przy przekształceniu? Co dzisiaj się wydarzyło na tej sali? Otóż uniemożliwiliśmy przekształcenie, a przy wykupie tego mieszkania te 1 400 000, jeżeli oni wszyscy by chcieli się przekształcić, to musieliby te 1 400 000 oddać, bo dopiero spłata zobowiązań z tytułu najmu powoduje, że masz prawo się przekształcić, masz prawo wykupić ten lokal razem z odsetkami. Więc uznaliśmy, że nie chcemy tam, żeby oni spłacali, żeby przekształcali te mieszkania w odrębną własność, a teraz co robimy w kolejnej uchwale?
darujemy tym dłużnikom potężne kwoty. I to proszę mi nie zarzucać, że ja tutaj postępuję w sposób nielogiczny i nierozsądny, bo nielogiczność i nieroztropność jest gdzie indziej. Na pewno nie tutaj w decyzjach podejmowanych przeze mnie. Bo pełną kwotę, odpowiednią zachętą, 1 400 000 można było, może nie pełną, bo nie wszystkich by było stać na przekształcenie, ale gro tych środków, 95% osób by się decydowało na to, żeby podejmować tego typu ruchy. Pokazuje to historia i pokazuje to czas. I proszę Państwa, jeżeli słyszymy, że w zeszłym roku, proszę Państwa, posłuchajcie, bo to ważne informacje te, które musimy wyłuskiwać z tego, co mówi pan zastępca naczelnika. Podpisano 17 umów ugód na 348 tysięcy łącznie. To proszę Państwa, to jest 1/3 tego długu udało się podpisać umowy ugody. Udało się podpisać. Przyszedł ktoś, podpisał i zobowiązał się, że te prawie 400 tysięcy chce spłacać, chce pójść na porozumienie z miastem. Więc jeżeli jest, czytam, z przedsiębiorstwem gospodarki komunalnej, rozumiem, bo dzisiaj rozmawiamy wyłącznie o przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej, więc skoro on to uczynił, jest gotów to realizować, to ta windykacja na etapie podstawowym powinna na tym polegać. Umowa ugody i pilnowanie spłat zobowiązań z umowy ugody, odpowiednie windykowanie, ale na poziomie jeszcze administracyjnym, zanim wejdzie to na ten poziom, o którym miał, raczył powiedzieć pan przewodniczący Gregorowicz, bo pan przewodniczący Gregorowicz od razu powiedział o egzekucji komorniczej. I to nie tak, że przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej czy ktokolwiek inny sam sobie podejmie decyzję, że eksmituje taką osobę. Nie. Najpierw musi być wyrok sądu, przed tym sądem musi być udowodnione zobowiązanie i z tytułu tego zobowiązania dopiero może być egzekucja. Jeżeli ktoś mówi, że egzekucja jest na bruk, to jest po prostu kłamcą. Konfabuluje i celowo konfabuluje, wprowadzając wszystkich nas tutaj w błąd. Nie ma egzekucji na bruk. Nie ma takiej możliwości. Egzekucja zawsze musi być albo do lokalu socjalnego, albo do lokalu tymczasowego, jeżeli ten socjalnego płacić nie będzie. Jeżeli jest odmiennie, no to ktoś stworzył zupełnie nowe prawo i jeszcze raz podkreślam, konfabuluje, mówi nieprawdę po prostu i wprowadza nas wszystkich w błąd. I proszę Państwa, tej uchwały my nie powinniśmy jej dzisiaj przegłosować, proszę Państwa. Nie powinniśmy jej przegłosować. Inaczej, ja jeszcze proszę, zanim zakończę swoją wypowiedź w tym momencie, ja poproszę o informację. Ja poproszę jeszcze raz o informację, o te, o które wcześniej wskazałem. Ponieważ jeżeli pan naczelnik ma informację, że niektóre długi to są 5-tysięczne długi, to ma informację, jacy to są dłużnicy 3 miesiące, 6 miesięcy, a tych 45 dłużników, jeżeli to jest 1 213 000 złotych, to dobrze wiemy, że to są dłużnicy powyżej 36 miesięcy. To już to widzimy, prawda? Szybkimi rachunkami to robić, widzimy, że to są ci dłużnicy naprawdę najmocniej oporni i toporni. Więc proszę Państwa, proszę o odpowiedź do 3 miesięcy, do 6 miesięcy, do 12, do 24 i powyżej 36 miesięcy. I zadałem jeszcze jedno pytanie, na które nie odzyskałem odpowiedzi wcześniej, a mianowicie, proszę Państwa, postępowania sądowe i egzekucyjne, bo mamy w tym regulaminie to zapisane. Ja rozumiem, że ten dłużnik, który zwolni ten lokal, tak to rozumiem, będzie za chwilę musiał zapłacić za postępowanie sądowe. Komu te pieniądze przeleje? Czy przeleje do Urzędu Miasta, czy przeleje je pełnomocnikowi, który to postępowanie prowadził? Bo z tego co wiem, to zresztą poczekamy na odpowiedź. Druga rzecz, postępowanie egzekucyjne. Koszty postępowania egzekucyjnego, komu będą zwrócone? Budżetowi miasta czy komornikowi, który takie postępowanie egzekucyjne prowadził do tej pory? I proszę Państwa, ja uważam, że tej uchwały nie powinniśmy głosować. Jeżeli mamy dochodzić do restrukturyzacji jakiegoś zadłużenia, to ten dłużnik najpierw powinien udowodnić, że on to zobowiązanie chce spłacić. Że on to zrealizuje. Jeszcze raz podkreślam, proszę Państwa, podjęcie tego typu uchwały będzie powodowało, będzie miało efekt odwrotny od zamierzonego.
Nie ma żadnego kroku pośredniego, który byłby wpisany tutaj. Od razu oddajesz mieszkanie, umarzamy ci 100%. Spłacasz 30% zadłużenia, umarzamy ci 70%. To, proszę Państwa, nie jest wychowawcze. Proszę Państwa, dziękuję. Zanim oddam głos pani Pasikowskiej, to proszę Państwa, jako radny chciałbym, żeby bardziej wsłuchiwać w to, co radni mają do powiedzenia merytorycznie. Nie forma wypowiedzi, nie wierszem, nie białym rymem, tylko nie emocjonalnie, tylko wysłuchać samą treść. Przypominam też radnym, że mamy od prawa specjalistów prawnych, mecenasów. Natomiast tu każdy z nas zna prawo w swoim zakresie, nawet ja uważam, że w jakimś znam, ale proszę Państwa, nie podejmujmy decyzji, czy nabierajmy przeświadczenia, czy to się słuszne, czy nie, dlatego że albo tak ładnie mówi, albo dobrze mówi, albo śpiewnie mówi, to na pewno ma rację. Proszę Państwa, przeważnie ci, co tak mówią, to przeważnie mają coś za uszami, albo mają złe myśli. Mówię to jako psycholog taki społeczny, dzielnicowy. I proszę Państwa, mam tutaj właśnie akurat na widelcu konkretny przykład. No proszę Państwa, no przecież to są bzdury. No, takie masło maślane, taki, przepraszam, odejdę od kolokwializmu, bo chciałem właśnie pójść w nim kierunku, ale zawróciłem w porę. Taki stek nieprawdziwych tez, takiej nonszalancji prawnej, takiego przeświadczenia, że się wie wszystko o prawie, że się po prostu nie czyta nawet. Twierdzi się, że się czyta te uchwały, a się nie czyta. No, piszę taki krótki scenariusz, ja na końcu zadam pytanie. Jest sobie osoba spełniająca kryterium dochodowe. Bardzo proszę o spokój. Kryterium dochodowe uprawniające do mieszkania socjalnego. Wygenerowała zadłużenie na poziomie 30-50 x złotych. Tak? I zgadzam się z naczelnikiem, powiedział, że tam trzy kryteria są do spełnienia, tak? Zrzeka się tego lokalu, opuszcza lokal. Więc załóżmy, że tam tych parę złotych wyda, żeby pokryć te koszty i tak dalej, żeby spełnić te wszystkie trzy kryteria, tak? Niemniej jednak długo nie spłaci. 100% umorzymy. Ale pamiętajmy, ta osoba ciągle spełnia kryteria do uzyskania lokalu socjalnego, a gmina ma obowiązek zapewnić dach nad głową. I moje pytanie w tym momencie, co robimy w tej sytuacji? Bo tylko takiego scenariusza się obawiam w kontekście naszego programu. Dziękuję. Panie przewodniczący, bo nie wypowiedział się jeszcze pan naczelnik, to padło kilka pytań do niego. Nie ukrywam, że też czekam na te pytania. Natomiast no tutaj, proszę państwa, pewną rzecz, na którą nie zwróciłem uwagi, no powiedział radny Krowczyński. My mamy obowiązek tworzyć zasób komunalny. To nie jest tak, że my możemy sobie te mieszkania wziąć i sprzedać od razu na drugi dzień, tylko mamy obowiązek jako gmina wykonywać pewne określone czynności, które są przewidziane ustawami. Radny Krówczyński powiedział to, na co ja przyznam się szczerze, że no nie zauważyłem tego, on to zauważył. Jestem dłużnikiem, mam 300 tysięcy długu. Spłacam, oddaję lokal, spłacam koszty komornicze i koszty egzekucyjne i ta sama gmina ma mi przyznać lokal socjalny, bo spełniam warunki. Z informacji, jakie otrzymałam od administratora zasobem mieszkaniowym miasta Lubartów, od administratora, powtarzam, któremu powierzyliśmy administrowanie w imieniu miasta zasobami mieszkaniowymi, uzyskałam informację, że zaległości wynoszące powyżej 10 tysięcy złotych, to kwota 350 tysięcy i generują te zaległości 17 osób. Zaległości o wysokości od 1000 do 10 tysięcy to 138 tysięcy złotych, które generuje 38 rodzin, czy najemców, może tak powiedzmy. Zaległości do 1000 zł to 6,5 tysiąca zł i generują te zaległości 124 osoby. W mieszkaniach komunalnych oczywiście, w mieszkaniach socjalnych 216 tysięcy generuje 39 rodzin. Osoby bez tytułu prawnego generują zadłużenia w wysokości 739 tysięcy i są to 38 osób czy rodzin. Są to osoby, które zamieszkują bez umowy
które im zostały wypowiedziane z tytułu właśnie dużego zadłużenia, ale w związku z faktem, iż te osoby mieszkać gdzieś muszą i to miasto musi zapewnić te mieszkania, muszą pozostawać w tych lokalach, więc to, że nie mają umowy, to, że nie mają tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, nie zwalnia miasta od zapewnienia im tego bądź innego lokalu. I, szanowni Państwo, z tej kwoty 1 450 000 zadłużenia 961 tysięcy jest zasądzona wyrokami sądowymi. Jest to niejednokrotnie nie jeden, nie dwa, a więcej wyroków dla jednej osoby. Dla kolejnej kwoty, dla 220 tysięcy złotych w tej chwili są przygotowywane tytuły wykonawcze i będzie prowadzone dalsze postępowanie sądowe. A jeszcze chcę powiedzieć, koszty, komu mają zapłacić ci, którzy dostaliby oddłużenie stuprocentowe przy zrzeczeniu się lokalu, oddaniu go miastu. To są koszty, które miasto bądź gospodarka wpłaciła, miasto ponosi, zgłaszając sprawę do sądu. Komornik czy ściągnie te zaległości, czy koszty komornicze, czy nie ściągnie. Jeśli ściągnie od dłużnika, to ściągnie sobie również koszty komornicze od tegoż dłużnika. Jeśli egzekucja komornicza jest bezskuteczna, wtedy koszty te poniesie miasto jako właściciel lokali, który zgłaszał do sądu zasądzenie tych zaległości. Więc żeby już, jeśli Państwo zauważycie, że jeśli miasto chce być... może wspaniałomyślne to nie to słowo, ale jeśli miasto chce w zamian za to, że odda lokal miastu ten dłużnik, chce go oddłużyć, czyli nie dostanie tych pieniędzy, które mu się należą, to nie chciałoby ponosić, chce chociaż odzyskać koszty, które poniosło już faktycznie w celu próby odzyskania tych zaległości. I tu jest zapisane w paragrafie 4, w punkcie 1, ustęp 3, spłacenia w całości kosztów dochodzenia. Nie mam w tej chwili takiej informacji, no to nie jest tak, że w tej chwili mogę odpowiedzieć, a nie chciałabym odpowiedzieć źle. Administrator, no nie wszystkie dane ma ze sobą dzisiaj, ale samo skierowanie sprawy do sądu to jest dzisiaj opłata 1000 zł plus koszty komornicze uzależnione od kwoty zadłużenia. To jest jedna sprawa. Teraz kolejna sprawa, o której mówił pan radny, że jaką my mamy gwarancję, że on nie zechce mieszkania kolejnego, bo my mu go oddłużymy, my mu darujemy 100 tysięcy, on nam odda mieszkanie i jutro przyjdzie, powie, ja nie mam gdzie mieszkać. W tym samym paragrafie 4, punkt 1, ustęp 2 jest zapis. Zrzeczenia się roszczenia wobec miasta o wstąpienie w stosunek najmu lokalu przez wszystkie osoby, którym takie roszczenie mogłoby przysługiwać, czyli po oddaniu lokalu przez daną rodzinę, ta rodzina, wszyscy członkowie tejże rodziny zrzekają się tak jakby, że będą ubiegali się o mieszkania od miasta, o inny lokal od miasta. Więc tutaj jest to zabezpieczenie, a te koszty to są koszty, które miasto poniosło usiłując ściągnąć zadłużenie. To tyle, jeśli chodzi o takie techniczne. Panie... Co chciałem rzec? Usłyszałem od pani skarbnik, że mamy tam zapisane to zrzeczenie się jakby kolejnych roszczeń związanych z tym. Pytanie moje dotyczy tego, czy obywatel może zrzec się takiego prawa w świetle tych zapisów ustawowych. Jak na przykład ja nie mogę się zrzec jako autor praw autorskich, natomiast prawa majątkowe tak. Do mojego dzieła. Tego się mogę zrzec, na czyjąś rzecz. Tak? I tutaj prosiłbym może pana mecenasa o podanie nam szczegółów, bo tak jak pan przewodniczący słusznie zauważył, diabeł tkwi w szczegółach. Więc czy rzeczywiście obywatel ma prawo zrzec się swojego prawa do opieki państwa nad nim w przypadku, kiedy spełnia te wymogi socjalne, znaczy żądania tego mieszkania, tak? Socjalnego, dziękuję. Uzupełniając jeszcze, które przepisy regulują, komu przysługuje taki lokal socjalny i kiedy taka osoba może mieć roszczenie o przyznanie takiego lokalu socjalnego? Czy możemy uchwałą zmusić taką osobę do zrzeczenia się tego prawa? No, może to być nieskuteczne zrzeczenie, nie możemy zmusić kogoś takiego. Pan radny jest w stanie finalnie pozbyć się swoich najemców czy osób, które nie regulują należności na rzecz spółdzielni.
Natomiast przy mieście te osoby praktycznie zostają. Tak, przysłuchiwałam się Państwa dyskusji przez godzinę, może więcej. Szanowni Państwo, ta uchwała powinna być najpierw przedstawiona na Komisję Spraw Społecznych, w której ja jestem, i powinna być ta uchwała omawiana bardzo skrupulatnie i bardzo dokładnie na tej komisji. Jest tu, można powiedzieć, w tej uchwale wiele takich trudnych zagadnień, ponieważ pan, nawet przewodniczący przedstawił, przepraszam, w ten sposób sprawę, że jeżeli są duże zadłużenia i będzie restrukturyzacja, ktoś opuści to mieszkanie, to dług będzie umorzony. Niestety takich chętnych zapewne moim zdaniem nie będzie. Ktoś mieszka po prostu za darmo, będzie mieszkał i tego mieszkania nie będzie opuszczał. I miasto tych mieszkań po prostu nie odzyska i tych pieniążków nie odzyskamy. Należy się pochylić nad innym tematem. Należy podejść do tego w ten sposób, aby ci mieszkańcy, którzy zajmują te lokale i są bardzo zadłużeni, mogli odpracować. Niektóre miasta wdrożyły takie programy. My się nad tym nie pochylamy. Powinniśmy się skupić na tym, żeby właśnie te najbiedniejsze osoby, których nie stać jest na opłaty, mogły odpracować ten dług, który posiadają taki wysoki. Dlatego też ja za tą uchwałą, proszę Państwa, nie zagłosuję. Dziękuję bardzo. Panie mecenasie, najpierw gorące podziękowania dla Pana, bo Pan otworzył nam dzisiaj oczy tutaj, przedkładając swoją informację na temat tego, że tak naprawdę no, ten, kto, komu będzie umorzony ten dług, tak naprawdę ma skuteczne roszczenie o następny lokal socjalny, a zapis w tej naszej uchwale jest zapisem bezprzedmiotowym w dniu dzisiejszym, ten, który, na który no, powoływała się pani skarbnik. No, na tą chwilę tak to jest, na tą chwilę, kiedy ta uchwała zostanie przegłosowana, tak to jest, więc dziękuję za tą informację. Jak widać, jednak chyba niedokładnie została sprawdzona ta uchwała, zanim została poddana pod obrady i ta opinia chyba zbyt wcześnie została wyrażona pozytywnie na temat tego dokumentu. Druga rzecz, no chciałem się zgodzić tutaj z panią radną Ewą Grabek. Ona podniosła ten argument, bo my tak, restrukturyzacja, sprzedaż długu, żadnej drogi pośredniej. Pan mecenas też przed chwilą powiedział, no to są długi poegzekucyjne i nie radzimy sobie z tym. Nie dowiedzieliśmy się, czy sobie z tym radzimy, czy nie, panie mecenasie. Pan wypowiada, że sobie nie radzimy, a przed chwilą była informacja wcześniej, że podpisano chociażby umowy na prawie 400 tysięcy złotych. Więc ktoś jest chętny, umowa ugody, ja nie mówię sądowej. Ja mówię o umowie ugody, która jest podpisywana na etapie zarządca, dłużnik. Tak, tylko w takim przypadku umorzenia pani się godzi na jedną rzecz. Pani się godzi i jedyny, jaki ma pani manewr przy takiej umowie ugody zgodnie z przepisami, to żeby umorzyć część odsetek od kapitału, a nie kapitał. Kapitału pani nie umarza w takim przypadku. Umarza pani te odsetki. Panie radny. Przepraszam, bo radna mnie zagadała z miejsca. Przepraszam bardzo. Już obiecuję, że pani radnej nigdy nie odpowiem. Proszę pana, przyjmuję przeprosiny przedostatni raz. Proszę bardzo. Pierwszy i ostatni w takim wypadku. Przedostatni. Proszę mnie nie poprawiać. Niech pan wróci do rozmowy. Tak. Natomiast proszę państwa, i odsprzedawanie długów. Rozmowa o tego typu kwestiach. Ja chciałem zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę, bo tego, jeżeli już zaczynamy rozmawiać o tym, że nie mamy ruchu z tymi osobami. No mamy, panie mecenasie, jeszcze jeden ruch. Pamiętajmy, że oprócz lokalu socjalnego, który ci ludzie zajmują, jeszcze jest lokal tymczasowy. I tam furtka do lokalu tymczasowego otwiera się olbrzymia. Jeżeli chcielibyśmy sobie poradzić jako miasto z tymi dłużnikami, to ta furtka jest. Tylko każdy się boi podjąć tą rękawicę. Bo przy nieprzyjęciu lokalu tymczasowego później już jest tylko i wyłącznie noclegownia dla bezdomnych. Jeżeli ktoś odmówi przyjęcia lokalu tymczasowego, ale ten mechanizm w ogóle nie jest stosowany u nas. Zwróćcie Państwo uwagę. Czy słyszeliście o zakupach lokalów tymczasowych? Nie, nawet
Bo ja widzę, że dzisiaj nawet jest mechanizm ten, który pan burmistrz tak zapowiadał, że to będzie skuteczny mechanizm, bo w następnej uchwale za chwilę będzie mówiono, a czego pan nie mówił o tym, że baraki są usuwane z budżetu przy poprzedniej uchwale? No przecież jest usuwany nawet zakup baraków, który podobno miał być idealnym straszakiem i dzięki temu zakupowi baraków te wszystkie długi miały być odzyskane. Dzisiaj słyszę, baraki nie, idziemy w restrukturyzację. Mamy jeszcze mechanizm lokali tymczasowych. Nie mówmy, że to jest krótka piłka, że ktoś gdzieś inny zarządca ma ten mechanizm, a ten zarządca tutaj tego mechanizmu nie ma. Ma. My nie wyczerpaliśmy, proszę państwa, wszystkich mechanizmów jako gmina, które mamy, a idziemy w umarzanie długów. I uważam, że to jest błąd. I mam tak prawo do takiej decyzji. Jeżeli chodzi o baraki, odkładamy ten temat. Czy słyszał pan z mojej wypowiedzi dzisiaj, panie radny Tomasiak, że takiego zakupu nie będzie? To, że zdjęliśmy środki w obecnej chwili, to jest jednoznaczne z tym, że odkładamy. Nie zdjęliśmy jeszcze. No, przepraszam. Szanowny panie burmistrzu, chciałem panu tylko przypomnieć, proszę mi wybaczyć, ale chciałem panu przypomnieć, że i w ogóle wszystkim, że punktem odniesienia na obradach są radni, a nie jakiś pojedynczy radny, który po prostu no jakby... Słusznie, ma do tego prawo, zaprząta nam uwagę swoją słuszną pracą, ale naprawdę suwerenem tu jest Rada w składzie 21 osób i nie jeden radny no, nie może zawłaszczyć całej debaty tak czy owak. Także panie burmistrzu, to nie jest, rozmawia pan z radnymi, a nie z pojedynczym radnym, nawet jeśli tylko ten radny. Za przyjęciem uchwały w sprawie restrukturyzacji. Proszę państwa, głosowało 15 radnych, 2 przeciw, 3 się wstrzymało, 1 brak głosu. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Dziękuję. Według jednych przyjęty dokument to antywychowawcza uchwała, która zachęci tych, którzy jeszcze długów nie mieli, by się zadłużali, bo finalnie i tak im ktoś ów dług umorzy. Według Gregorowicza będzie inaczej, nawet sobie wyobraża górę pieniędzy, która sięga aż po wizjer. Nic z tego, bo okazuje się, że ten, który wykaże się sprytem, nie dość, że ucieknie od długów, to jeszcze od miasta dostanie mieszkanie. Patrząc na to, co wydarzyło się podczas sesji wrześniowej, to najlepiej rozwieść się dla picu, zostać z dziećmi bez oficjalnego dochodu, a później mieszkać w zasobie komunalnym, nie płacąc czynszu, bo i tak ów dług zostanie nam umorzony. Pytanie jest tylko jedno. Kto za tego typu pomysły finalnie zapłaci? Dla kanału S Patrycja Oleszek. A w dalszej części informacji. Protesty działkowców. To, co się teraz wydarzyło, to nie powinno mieć miejsca. Dziękuję. Od 7 listopada nowe obostrzenia. Pożar w gminie Serniki. Płonął parterowy budynek mieszkalny. Pomysły ratusza. Uwaga została ta nieuwzględniona. 90-letni mężczyzna z utratą pamięci odnaleziony na obwodnicy Lubartowa. Na obwodnicy Lubartowa porusza się mężczyzna w podeszłym wieku i idzie wraz z rowerem. Znaleziono rower. Na początku wakacji odbył się głośny protest działkowców w obronie terenów, na których mają oni swoje małe, zielone enklawy. Działkowcy wywalczyli swoje, jednak okazuje się, że zmian proponowanych w planie było więcej. A sprawą po raz kolejny musiała zająć się Komisja Planowania Przestrzennego i Budownictwa. Czy tym razem uwagi radnych zostaną wzięte pod uwagę i czy czasem pomysł budowy drogi przez ogródki jednak nie powróci? Wszyscy, których dotyczą zmiany, muszą uważać, co burmistrz proponuje w swoich zmianach. Szczególnie jeżeli zwrócimy uwagę na to, co wydarzyło się pod koniec sierpnia. I wydawałoby się już w czasie, gdzie kontrowersyjnych zmian nie powinno już być. Dlaczego wracamy aż 2 miesiące do posiedzenia komisji z sierpnia? Bo wówczas doszło do mocnej dyskusji z pracownikami Urzędu Miasta. Na posiedzenie, gdzie dyskutowano na temat zmian, przyszli działkowcy. Także na przywołanej komisji pomysłu budowy drogi przez ogródki bronił radny Tomasz Krówczyński. Proszę. Szanowni państwo, temat jest ogólnie znany z mediów, tak już rozwinięty, że chyba już lepiej nie ma co do tego dodawać. Ja o tym się dowiedziałem przypadkiem, będąc w szpitalu. To około 16-17 lipca. Termin mijał 21 lipca. Udało nam się w jakiś sposób zebrać podpisy i złożyć po prostu sprzeciw od tego. Jakbyście się państwo czuli 34 lat mając działkę, dowiadując się nagle, że ją tracicie. Ile potu i pieniędzy trzeba było w tę działkę włożyć i później nagle ją stracić. To jest po prostu... Tak jak ja napisałem w tym piśmie, to jest aspołeczne, a ludzkie zachowanie. To, że ktoś w 2009 roku to zaplanował,
to nie znaczy, że to musi być zrealizowane i ludzie mają stracić wszystko. Nie wiem, czyście Państwo w reportażach widzieli, jak ludzie płakali. Oryginalnie ludzie płakali. I co? I można by, trzeba było bez zastanowienia to robić, zabierać ludziom. Po co w ogóle ta droga? Po to, żeby autobusy, jak powiedział burmistrz, tam stawały? Żeby kibiców dowozić na stadion? A od czego jest ulica parkowa, od czego są inne ulice? Szczęśliwie zebraliśmy 515 podpisów, głównie od mieszkańców Lubartowa. Ponad 2/3 to są podpisy, nie są mieszkańców Lubartowa, ani działkowców. Szanowni Państwo, skończyło się jak się skończyło. Skończyło się tym, że burmistrz ustąpił. Ja osobiście żałuję tego, bo gdyby było, by były konsultacje, wtedy by się okazało, jaki jest stosunek mieszkańców do tego projektu. Prosilibyśmy Państwa o wgłębienie się w ten projekt i zajęcie stanowiska. Ja dziękuję szanownym Państwu, że zechcieliście Państwo przyjść na nasze posiedzenie Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa, jak Państwo słyszycie, planowania przestrzennego i budownictwa. Więc chciałem tutaj podzielić się jedną opinią z Państwem, a mianowicie następującą, że przyznam się szczerze, że ta informacja dotycząca tego przedsięwzięcia, tych pomysłów budowy drogi w tym konkretnym miejscu spadła na mnie jak grom z jasnego nieba. Jestem radnym już kolejną kadencję Rady Miasta i do tej pory zawsze byliśmy informowani, że była planowana i owszem, ale najpierw tak zwana obwodnica wschodnia, która budziła bardzo dużo kontrowersji i później po wielu przepychankach również na Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa zostało to ustalone, że to będzie droga lokalna, osiedlowa, na którą nie będą wpuszczane samochody z dużym tonażem. I chciałem się zapytać szanownych kolegów radnych z naszej komisji, a widzę co najmniej 3 kolegów, że w poprzedniej kadencji również zasiadali w tej Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa. Czy szanowni koledzy, podczas któregokolwiek sprawozdania w chwili, kiedy omawialiśmy, a przy każdej kadencji omawialiśmy plan zagospodarowania przestrzennego w tym momencie, słyszeli w ogóle, że tam był pomysł, aby budować drogę i plan zagospodarowania przestrzennego miał być tak zmieniany, aby tą drogę tam poprowadzić? Wydaje mi się, że trochę pytanie jest retoryczne, ale być może ktoś odpowie, bo być może ktoś o tym wiedział. I druga rzecz, jak to jest, że my jako komisja, panie przewodniczący, dowiadujemy się o temacie z prasy, nie jesteśmy poproszeni przez jakokolwiek jednostkę, jeżeli chodzi o Urząd Miasta, o to, abyśmy swoje posiedzenie komisji odbyli, abyśmy się zapoznali z tym planem zagospodarowania przestrzennego, a okazuje się, że wszystkie rzeczy, które są kontrowersyjne w ramach działalności Urzędu Miasta i dotyczą takowych zmian, wychodzą za 5-12 w taki oto sposób, że ani my jako radni tak naprawdę nie wiemy, co mamy odpowiedzieć naszym wyborcom, którzy nas pytają o te kwestie, a tym bardziej sami wyborcy dowiadują się o tego typu przedsięwzięciach przypadkiem, nie wczytując się uważnie w dokumenty. Bo proszę Państwa, nie wiem kto z szanownych kolegów radnych zapoznał się również z tym projektem uchwały i tak naprawdę, jeżeli ktoś nie ma naprawdę dużej wiedzy i dużego doświadczenia, może o tak powiem, nie wiedzy, dużego doświadczenia, bo to złe określenie pierwsze, ale dużego doświadczenia w czytaniu tego typu dokumentów, to tego typu przedsięwzięcia z tego projektu uchwały nie doczyta się. Więc to są naprawdę rzeczy, które są informacjami szczegółowymi. I mam pytanie takie również do pana przewodniczącego. Czy pan przewodniczący przed albo w dniu ogłoszenia konsultacji dotyczących zmian tego planu przestrzennego został poinformowany przez Urząd Miasta, aby nasza komisja się odbyła, abyśmy siedli, abyśmy się z tym zapoznali jako radni, abyśmy wyrazili opinię? Czy też dopiero w chwili, kiedy okazało się, że jest potężny problem, jeżeli chodzi o no nie tylko tutaj działkowców, bo będziemy dzisiaj rozpatrywali jeszcze inne wnioski, czy dopiero komisja została zwołana w chwili, kiedy tak naprawdę nastąpiła interwencja od mieszkańców, najbardziej zainteresowanych i to mieszkańców, którzy sami dowiedzieli się o tego typu przedsięwzięciach przypadkowo. Tak jak mówiłem, komisja została zwołana po piśmie, którą dostałem od pana prezesa.
i o całej sytuacji ja jako przewodniczący Komisji Planowania dowiedziałem się z mediów, z prasy i z telewizji. Stąd moja wiedza. Przyznam się Państwu, że ja akurat wiedziałem o tej drodze i o tej zmianie w planie, dlatego że 4 czerwca pojawiło się na BIP-ie obwieszczenie burmistrza miasta o wyłożeniu do publicznego oglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania. 15 czerwca nastąpiła publikacja i do wglądu, udostępnienie do wglądu tego planu i 3 lipca była dyskusja publiczna nad zmianami tutaj na tej sali. Niestety 3 lipca nie mogłem tutaj być, zawodowe sprawy mnie zatrzymały, natomiast dlaczego akurat, tam faktycznie zgadzam się z radnym Tomasiakiem, dużo zmian różnych, tak, akurat dwie sprawy żywotnie mnie interesowały i z tego względu, tylko pod tym kątem śledziłem te dokumenty. Pierwsza to oczywiście tej działka, też będziemy rozmawiać na ten temat, bo są dwa wnioski złożone z ulicy Koźmińskiego, jednej z mieszkanek, znaczy w pobliżu Koźmińskiego, bo adres to jest Przemysłowa. Natomiast kwestia tej drogi interesowała mnie żywotnie z tego względu, że znowu właśnie tu mamy drobną rozbieżność jakby informacji, bo przecież no, jestem tym radnym już chyba z 1,5 roku i no, jak Państwo na pewno już zauważyliście, dosyć aktywnym. I w tym moim okręgu położonym no w sumie no w tej chwili w tym okręgu są ogródki działkowe, ale wcześniej w tym mniejszym z poprzedniej ordynacji tam mieszka około 1880 mieszkańców, to znaczy to są osoby uprawnione do głosowania, to wziąłem z danych obwodu. Tak, PGK. Także to ten mały okręg tutaj, Chmielna, Bukowa, dawna Sławińskiego, teraz Mucharskiego i tak dalej. I z kim bym nie rozmawiał, to ludzie, mieszkańcy pytali mnie zawsze, bardzo często pytali mnie, kiedy będzie jakiś alternatywny objazd parku i kiedy będzie ulica Wschodnia. W związku z tym, że no tak jak powiedziałem, no jestem tym radnym już ponad rok czasu, tam nawet będzie już troszkę dłużej, miałem świadomość tego, że nie stać miasta na 200 milionów złotych wtedy szacowanych, tak, z grubsza, na drogę wschodnią. Natomiast objazd parku, alternatywny objazd parku jest nam niezbędny, bo nie sposób objeżdżać parku przez ulicę 3 Maja, gdzie mamy dwa spowalniacze, nawierzchnia pozostawia wiele do życzenia i tak dalej. Potrzebowaliśmy tej alternatywy właśnie połączenia parkowej z ulicą Kościuszki. Jednocześnie widziałem w tej zmianie i w budowie tej drogi widziałem taki plus, że jest to odcinek, tak mniej więcej z geoportalu sobie zmierzyłem, około 230 metrów wzdłuż ogrodzenia parku. Do tego przecina się z ulicą Kościuszki i na dodatek nieutwardzonym odcinkiem około 80 metrów ulicy Kościuszki, gdzie znowu wielokrotnie z działkowcami rozmawiałem i prosili, zresztą co roku są prośby o to, żeby poprawić nawierzchnię, żeby zrobić parkingi na tym odcinku. Tutaj przy właśnie relaksie, przy tym od strony parkowej, no to tutaj ta sama historia, zresztą to widzimy we wniosku. Więc wydawało mi się racjonalnym rozwiązaniem i wykonalnym w ramach budżetu miejskiego wykonanie tej drogi. Wykonanie tej drogi. Jedyne zastrzeżenie, jakie miałem do tej zmiany, to takie, że ten pas, tam jest na pas drogowy bodajże 10 metrów, jeśli dobrze udało mi się w skalę, powiedzmy, według skali to przemierzyć, to ten pas moim zdaniem uniemożliwiał, był za wąski, powinien być szerszy, powinien być 20-metrowy, a nie 10-metrowy. Wtedy byśmy doszli do tej zachodniej alejki, która jest w ogródkach działkowych. W ten sposób kosztem, to przyznaję, kosztem około 15 działek, tak, działkowcy relaksu zyskaliby wygodny dojazd i miejsca parkingowe. Też się powołam na mieszkańców. Państwo zebraliście 500 podpisów. Wszystko się zgadza. Ale w tym małym okręgu właśnie, w tym kwartale między Parkową a Świerkową i znowu od Słowackiego w kierunku Wieprza, no jest blisko 2000 uprawnionych do głosowania. Doliczmy do tego dzieci i pozostałych członków rodziny, którzy nie są uprawnieni do głosowania. Zrobi z tego nam się całkiem pokaźna liczba. Więc wydaje mi się,
że może racjonalnym byłoby w sytuacji tego konfliktu, bo się pojawił, nie ukrywajmy, nazwijmy rzecz po imieniu, racjonalnym byłoby jednak przeprowadzenie jakiegoś sondażu przez, nie wiem, instytucję zewnętrzną czy podmiot zewnętrzny sondażu, bo referendum to jest zbyt kosztowne, miasta na to nie stać, ale przynajmniej sondażu, który by wskazał rzeczywiste stanowisko i zainteresowanie mieszkańców choćby tego kwartału. Wy wszyscy jako radni mieszkacie w domach jednorodzinnych. My mieszkamy w blokach. Jest różnica, prawda? My nie mamy gdzie naprawdę wyjść. Wszędzie są dookoła parkingi. Mamy dzieci. Naprawdę te ogrody działkowe są tak oblężone przez rodziny z dziećmi, gdzie my tam spędzamy każdą wolną chwilę. Naprawdę. Ja rozumiem, droga jest potrzebna. Ja się sama za tą drogą bym podpisała z miłą chęcią. Puśćmy ją za działkami, tak jak jest planowany plan planowania przestrzennego. Niech tak będzie, bo my naprawdę tam spędzamy mnóstwo swojego czasu, ale wy z nami nie rozmawiacie. I to nie jest jedna sprawa, wy w ogóle z lubartowianami nie rozmawiacie. My się wszystkiego dowiadujemy gdzieś od innych ludzi, osób. Dlaczego ja nie dostałam pisma? Jak zabieraliście działki, drogę, przepraszam, pod ścieżki rowerowe, ja dostałam mnóstwo pism. Naprawdę, jeszcze jak było wszystko w planie. Ja dostawałam tyle pism, że ja byłam zawalona korespondencją, żeby była ścieżka rowerowa, a tutaj nie dostałam ani jednego pisma. I wie pan, jakie odszkodowanie dostałam za kawałek drogi, którą mi zabraliście 2 metry w głąb bloku? 137 zł. Takie dostałam odszkodowanie, więc nie oszukujmy się, że ktoś mi zwróci z was, tutaj z miasta, 10 tysięcy, to jest jeden rok, w tym roku ja tyle wydałam na działkę, gdzie są nowe nasadzenia. Kosiarka 2000 też w tym roku, to są naprawdę olbrzymie koszty, my tam spędzamy każdą wolną chwilę. Ja rozumiem, że jesteśmy w mniejszości, bo nas jest bardzo mało i tych działkowców na pewno, jakbyśmy zrobili konsultacje społeczne, na pewno by tak nie wyszło, jakbyśmy może i my chcieli, ale spójrzcie na jakieś mniejszości, to są emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne, rodziny z dziećmi, tam przekrój wiekowy naprawdę jest od 25 w górę. Jak można z nami nie rozmawiać? Wy nie traktujecie nas poważnie. Ja jestem oburzona, naprawdę. To, co ja powiedziałam w telewizji, w kanale S, jestem strasznie oburzona i na pewno, tak jak powiedziałam, będą kolejne wybory. Myślę, że ludzie no, zagłosują tak, jak zagłosują, bo to, co się teraz wydarzyło, to nie powinno mieć miejsca. Dziękuję. Uważam, że to droga i spaliny to jest zły pomysł przy działkach. Nikt nie chce po prostu potem tych warzyw ze spalinami przy drodze jeść. Uważam, że po to są działki, po to ludzie pracują, ciężko pracują i pieniądze, żeby sobie wyhodować ekologiczną żywność. A jak będą, droga oczywiście za działkami może iść, ale tu, żeby przed działkami i naokoło, to absolutnie nie ma racji bytu. Tego tematu z punktu widzenia planistycznego i proceduralnego już nie ma, po prostu nie ma. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zwróćcie uwagę, jak udaje nam się w sposób spokojny dyskutować i rozmawiać o pewnej kwestii, która przed chwilą usłyszeliśmy z ust pana naczelnika Kicińskiego, że tego tematu już nie ma. Ten temat, nie zgodzę się z tą opinią, ten temat jeszcze jest. Tego tematu dopiero wtedy nie będzie, kiedy podejmiemy określoną uchwałę na sesji Rady Miasta. I do tego momentu ci, którym zależy na określonych zmianach w tym planie zagospodarowania przestrzennego, muszą być. Ja przyznam się szczerze, że żałuję, że dzisiaj na dzisiejszej komisji nie ma pana burmistrza Krzysztofa Paśnika, który w mojej opinii no, ten cały spór wywołał. Ja nie rozumiem zupełnie tego, bo tu pan radny Krówczyński podniósł ważny argument. 3 lipca, proszę państwa, nie miał możliwości uczestniczenia w konsultacjach, śledził te konsultacje, zapoznał się z dokumentacją dotyczącą tego zmian planu zagospodarowania przestrzennego. A ja zadaję zupełnie odmienne pytanie. Mamy sesję Rady Miasta, mamy komunikat. Nikt na tej sesji Rady Miasta podczas tych komunikatów nie informuje nas, że będzie głosowana, nie ukrywajmy, jedna z ważniejszych uchwał, jeżeli chodzi o funkcjonowanie miasta, o rozwój miasta, o to, jak to miasto ma wyglądać. Konsultacje ogłasza się w okresie wakacyjnym, wtedy, kiedy dużo ludzi wyjeżdża na urlopy, dużo ludzi jest zajętych innymi sprawami niż tym, żeby śledzić bieżące chociażby prasy, która również w takim okresie jest wydawana w mniejszym nakładzie, bo ludzie po prostu w tym okresie czasu nie interesują się tymi kwestiami. I konsultacje mają się odbyć w sezonie ogórkowym, ja tak przynajmniej to obserwuję, tak żeby jak najmniej ludzi w nich uczestniczyło, jak najmniej ludzi, żeby zapoznało się z tymi ważnymi dokumentami, które za chwilę będą głosowane, a być może gdyby nie przypadek, proszę zwrócić uwagę, bo my powinniśmy spojrzeć nie przez pryzmat nas,
radnych, którzy śledzą stronę internetową, którzy interesują się tym, którzy gdzieś tam na BIP-ie znajdą informacje o tych konsultacjach społecznych, ale my wejdźmy w buty tych osób, które siedzą tam. Do tych osób nikt nie odezwał się, nie poinformował ich, nie powiesił ogłoszenia, a jest tablica ogłoszeniowa na ogródkach działkowych, że szykują się zmiany, które będą dotyczyły tych ludzi. Przypadkiem okazuje się, że jedna czy druga pani jest w Urzędzie Miasta i ktoś jej coś tam szepnie i ona wybiega z Urzędu Miasta i biegnie z językiem na brodzie do prezesa ogródków działkowych, żeby go poinformować, że co się dzieje. Prezes wychodzi ze szpitala i szybko biegnie do Urzędu Miasta, żeby złożyć wniosek. I dzisiaj słyszymy, jak naczelnik Kiciński mówi, no przecież wpłynął wniosek, my się do tego wniosku odniesiemy, ten wniosek będzie przez nas rozpatrzony, w zasadzie już jest rozpatrzony, tematu nie ma, a co innego słyszałem na spotkaniu z działkowcami. Słyszałem z działkowcami pytanie od burmistrza, czy my je rozmawiamy dalej o tej drodze, czy nie rozmawiamy o tej drodze. Działkowcy powiedzieli nie, dopiero wtedy zapadła decyzja, nie w chwili, kiedy wpłynął wniosek, bo wniosek do burmistrza wpłynął miesiąc, kilka tygodni wcześniej, niż działkowcy spotkali się w Urzędzie Miasta. To trzeba było wydać komunikat do działkowców. Tematu nie ma, a temat był podgrzewany przez niektórych radnych w internecie. Były argumenty, że ta droga wymaga dyskusji, że są argumenty za tą drogą, żeby ją tą poprowadzić. I przyznam się, że tak, mam odmienne zdanie od radnego Krówczyńskiego, ale chylę przed nim czoła. Dlaczego? Bo jako jedyny z tego całego towarzystwa, które gdzieś tam się zrodził ten pomysł z tą drogą, ma odwagę stanąć i powiedzieć, co o tym myśli. Bo proszę Państwa, z drugiej strony nikt do tej pory nic nam niczego nie powiedział. Nie wyraził żadnej swojej opinii, proszę Państwa. I nie zgadzam się tutaj z radnym, ale po prostu uważam, że ma przynajmniej tyle cywilnej odwagi, żeby powiedzieć, że wiedział, że był wtajemniczony. A z drugiej strony dziwię się bardzo, bo zwróćcie uwagę, że my pozostali radni o tym nie wiedzieliśmy. Więc no, każdy z nas sobie niech pewno wnioski wyciągnie z tej sytuacji, która zaistniała. Ale wejdę również w polemikę, pozwolę sobie wejść z radnym Krówczyńskim w stosunku do tego, co powiedział, ponieważ no, jest tam bardzo duża grupa ludzi, która zamieszkuje w tym obszarze, ale proszę zwrócić uwagę, że zamieszkuje tam również radny Żyśko, który również się sprzeciwia temu przedsięwzięciu i on również wywodzi się z tych ludzi, którzy go tam wybrali i też reprezentuje określony elektorat. Więc nie my możemy mówić, że 2000 osób, które są pasodowione w tamtym rejonie, wszyscy są za tym pomysłem, który był tutaj prezentowany i przedstawiany. Kolejna rzecz, proszę Państwa. Dlaczego dopiero temat konsultacji wskazany został przez 550 osób, przez większość radnych Rady Miasta i przez działkowców, ale w chwili, kiedy podobno już wniosek był rozpatrzony i jeszcze muszą się radni czy ktokolwiek inny domagać konsultacji, bo również radni sami nie wiedzą i nie widzą śladu na stronie BIP-u, że ktokolwiek zmienił zdanie, że jakieś zarządzenie jest wydane przez pana burmistrza, że informacja jest opublikowana na stronie internetowej, że coś się dzieje w tej kwestii i że są podejmowane odmienne decyzje. Nie. Wyczekiwanie jest do samego końca i śmiem twierdzić, że inicjatywa radnych poniedziałkowa, że najprawdopodobniej to w chwili, kiedy pan burmistrz zrozumiał i kiedy zauważył, że większość Rady Miasta jest przeciwko takiemu postępowaniu, że również to, nie tylko i wyłącznie to, ale również to dało dużo, mam nadzieję, do myślenia, bo nie będę wysyłał dalej idących wniosków, bo zaraz usłyszę, że również odmiennie coś powiedziałem. Kolejna rzecz, proszę Państwa, jeżeli chodzi o konieczność budowy tej drogi. Nie tej konkretnie. Zgodzę się z radnym Krówczyńskim, że tamta strona faktycznie nie ma połączenia. Ale to, o czym rozmawiamy obok stanowiska zarządu Relax, no to proszę Państwa, jeżeli ktoś nawet powołuje się na 2009 rok, brzmi to naprawdę niewłaściwie. Tu się cisną na usta słowa o wiele bardziej ostre, ale to brzmi niewłaściwie, bo od 2009 roku do 2019 roku, więc przez 10 lat, przewaliła się przez to miasto potężna dyskusja na temat obwodnicy wschodniej, a dzisiaj drogi wschodniej. Odbyły się potężne konsultacje. Wskazano, że ta droga będzie łącznikiem dla tamtej części osiedli, które tam zamieszkują. Wydano potężne pieniądze na strategię budowy tej drogi, analizę budowy tej drogi. Wydano pieniądze na wykup gruntów, jeżeli chodzi o obwodnicę wschodnią. A to, co teraz nam zafundowano, to odejście od
obwodnicy wschodniej i rąbanie drogi przez ogródki działkowe, bo ktoś sobie przypomniał, że w 2009 był taki pomysł. To jest niewłaściwe postępowanie i niezasadne. I proszę Państwa, jeżeli mamy w ogóle nad czymkolwiek się w przyszłości zastanawiać, to przecież, tu również wejdę w polemikę z radnym Krówczyńskim, no faktycznie 200 milionów złotych, ale to kosztuje potężna, duża droga, a nie wąskie odcinki, które będą rozwiązywały jakieś palące problemy. I przecież wystarczy dokonać wyceny tego samego odcinka za drogami, za ogródkami działkowymi Relax, dokonać dokładnej analizy i przedstawić nam informację, ile będzie kosztował ten odcinek, który umożliwi to, o co tak mocno jest to wnioskowane, czyli skomunikowanie tego osiedla z pozostałą częścią Lubartowa za tymi ogródkami nieszczęsnymi, które tak mocno przeszkadzają w tej komunikacji pomiędzy mieszkańcami. To nie będzie 200 milionów złotych. I tu trzeba iść w tą drogę i to realizować. Natomiast również zgadzam się z radnym Siwkiem, który wskazuje, że w mieście powinny być pewne priorytety. Jeżeli ja słyszę o pomyśle budowy drogi przez ogródki działkowe, a na innych komisjach i przy budżecie słyszę, że w mieście jest 25-30% dróg gruntowych, gruntowych dróg, gdzie ludzie nie mają jak przyjechać autem, bo albo utoną w błocie, albo zniszczą sobie to auto, albo po prostu będzie płynęła rzeka wody. Zresztą macie przykład, co się dzieje z boiskami przy ulicy Parkowej, tam, gdzie są właśnie te drogi gruntowe, gdzie cała woda tu, zrobiono chodnik od ulicy Parkowej, myślano, że się zabezpieczą i nie będą zalewane boiska, a woda płynie teraz z drugiej strony poprzez drogi te właśnie nieutwardzone, bez odpowiedniego odwodnienia i zalewa stadion z drugiej strony. Tu są pilniejsze potrzeby, tam jest 10 milionów, proszę Państwa, inwestycja, która systematycznie przy każdym dużym deszczu, dopóki nie zostaną uporządkowane rzeczy podstawowe, będzie zalewana. I z całym szacunkiem dla mieszkańców tego okręgu uważam, że najpierw powinniśmy zająć się tym, co jest priorytetowe, a później faktycznie, ja zgadzam się, że oni mają problem z komunikacją, ale to jest, powinniśmy ustalić, co jest pierwsze, drugie, trzecie, czwarte i piąte. A nie my zaczynamy od piątego i przeskakujemy pierwsze, co naprawdę jest sprawą priorytetową. I proszę Państwa, jeżeli chodzi o również słuszną uwagę pana radnego Siwka. Jeżeli spotkalibyśmy się wcześniej z tymi ludźmi na tej komisji, te wszystkie kwestie byłyby omówione. Tylko zwróćcie, proszę Państwa, uwagę, no nie wiedzieliśmy w ogóle, no proszę Państwa, gdyby nie sami działkowcy, to siedzielibyśmy dzisiaj na tej komisji, być może nawet byśmy przegłosowali ten plan zagospodarowania przestrzennego, nie mając świadomości, że czynimy komuś krzywdę. Tak by było, proszę Państwa. Czy właściciele ogródków działkowych mogą już spać spokojnie, czy nie powróci pomysł likwidacji ich zielonych enklaw z przeznaczeniem na drogi i parkingi? Jak widać z dyskusji na posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa, sami zainteresowani pilnie muszą śledzić, co dzieje się ze zmianami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Patrycja Oleszek, Kanał S. Od soboty 7 listopada zaczną obowiązywać nowe obostrzenia. Tych zasad będziemy musieli przestrzegać przynajmniej do 29 listopada. Koronawirus szaleje w Polsce i szaleje w Europie, gdzie liczba zakażonych przekroczyła już 10 milionów przypadków. W niektórych krajach wprowadzono nie tylko pełen lockdown, ale nawet godzinę policyjną. My w Polsce nadal unikamy twardego zamknięcia państwa i gospodarki, ale jesteśmy zmuszeni wcisnąć hamulec, żeby ograniczyć interakcje społeczne. To słowa premiera Mateusza Morawieckiego. Nowe obostrzenia, jakie od soboty wejdą w życie, dotyczą edukacji, życia społecznego i gospodarki. Nauczanie zdalne również na klasy 1-3 i przedłuży się okres nauki zdalnej dla uczniów klas 4-8 i ponadpodstawowych do 29 listopada. Na wsparcie pracy zdalnej przez nauczycieli rząd przeznaczy również dodatkowy bon na zakup akcesoriów do pracy zdalnej – 500 zł. W sklepach do 100 metrów kwadratowych będzie mogła przebywać jedna osoba na 10 metrów kwadratowych, a w sklepach powyżej 100 metrów kwadratowych pozostaje jedna osoba na 15 metrów kwadratowych.
Sklepy w galeriach handlowych będą zamknięte z wyjątkiem spożywczych, aptek, drogerii czy usług. Obiekty hotelarskie będą dostępne tylko dla osób podróżujących w celach służbowych. Tymczasowe zamknięcie placówek kultury, teatrów, kin, muzeów, galerii i innych instytucji świadczących usługi kulturalne do 29 listopada. 56-letni mieszkaniec gminy Serniki zginął w pożarze, do którego doszło 4 listopada rano w miejscowości Nowa Wola. Najprawdopodobniej do pożaru doszło w wyniku zapalenia się sadzy. Do tragicznego w skutkach pożaru doszło wczoraj w godzinach porannych w miejscowości Nowa Wola w gminie Serniki. Spłonął parterowy budynek mieszkalny. Jak wstępnie ustalili policjanci, pożar powstał wewnątrz budynku wczoraj nad ranem. Powstał on od zapalenia się sadzy w kominie i piecu, od którego zapalił się regał znajdujący się w dużym pokoju. W mieszkaniu przebywa 56-latek, którego życia niestety nie udało się uratować. Mężczyzna ten mieszkał sam. Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia i przeprowadzili niezbędne czynności. Jak mocno każdego z nas mogą dotknąć pomysły ratusza, przekonali się na tej samej komisji mieszkańcy Lubartowa. Już po raz kolejny na przestrzeni ostatnich kilku lat na posiedzeniu komisji pojawiła się rodzina, która od kilku lat wciąż apeluje o uporządkowanie planu zagospodarowania w okolicy ich domu. Przykład państwa Boguszów to przykład urzędniczej machiny, która potrafi bezlitośnie nie zauważać problemów przeciętnego obywatela. Powiem państwu tak, no mieszkamy w takim miejscu, może ja tak nakreślę króciutko, jest to w pobliżu stacji BP, przy ulicy Lubelskiej. Jest to taki pas, jest to taka droga przejazdowa od ulicy Lubelskiej do ulicy Przemysłowej. Jest w bezpośrednim sąsiedztwie z Ferplastem. Jest Ferplast, potem jest taka droga 35, droga miasta i działki po drugiej stronie, między innymi część tej działki zajmujemy my. Kiedyś została kupiona ta działka jako rolna z pozwoleniem na budowę. Nie było tam żadnych budynków. Była to łódzka. No później wiadomo, w 97 roku, no, ja tego nie pamiętam, ale tak było. Miasto przejęło tą część miasta, tą stronę miasta przejęło do Lubartowa, bo to była łódzka. Natomiast no, druga część jest jednak łódzką, daleko, daleko jeszcze w stronę Lubartowa. I tutaj nas zaliczono, kiedy robiono plan zagospodarowania przestrzennego w 97 roku, do infrastruktury technicznej. Oczywiście byliśmy, ale to wtedy się nie załatwiało, jeszcze wtedy, tak jak z informacji rodziców wiem, drogą taką pisemną, tylko po prostu byli u urzędnika. Powiedział pan, że spokojnie, będziemy tutaj żyli, nam tutaj się nic nie stanie, tutaj najwyżej jakieś powstaną magazyny, ale żebyśmy się niczego nie obawiali, żebyśmy sobie spokojnie mieszkali. No niestety, później się okazała się sytuacja trudna. Chciano tutaj, no po prostu stwierdzono, że nas tutaj nie ma i chciano nam postawić wieżę telefonii komórkowej. To była taka dosyć też głośna sprawa w Lubartowie, pod domem niemalże. No, na mapach nie było naszego domu, po prostu, kiedy w sądzie była ta sprawa. I teraz znowu jest zmieniony kolejny raz. Aha, jeszcze pan, kiedy był zastępcą burmistrza, pan Świętoński, raz nam odpisano, że no nasza sprawa zostanie przedstawiona, no, kiedy będzie zmieniany plan zagospodarowania przestrzennego. Lata mijały, nic się nie zmieniało. My kolejny raz prosimy i prosimy. No w końcu kolejny raz jest zmiany plan. Również prosiliśmy o tą zmianę. I jest zaproponowany, że będzie w tym miejscu jako działka usługowa. No przy drodze, która ma 3,30 koło mojego domu, trudno o strefę taką usługową, żeby tutaj była koło mojego domu. No zresztą strefa usługowa, no my mieliśmy tak naprawdę statut działki mieszkaniowej, kiedy kupowaliśmy to pole, bo dostaliśmy pozwolenie na budowę i no chcielibyśmy, żeby ten status naszej działki
był taki, żebyśmy po prostu mogli decydować o tej działce, żeby był jak gdyby przywrócony status działki tej, która była, jako była kupiona. No teraz wokół nas powstają zakłady, oszusta nawet troszeczkę wcześniej, jest po prostu już i wiertła, i tak jak ja się czuję czasami, jakbym była u stomatologa kilka godzin dziennie, kiedy tam wiercą wiertłami. Mało tego, 30 metrów od nas ma powstać stacja transformatorowa taka jak na ulicy Nowodworskiej. Przez pewien czas tak nas mamiono, że być może że to będzie stacja zamknięta. Niestety dotarłam do projektanta, który ma, znaczy przygotowuje projekt tej stacji. Będzie to stacja niestety planowana jest jako stacja otwarta, zewnętrzna, taka jak właśnie mówię, na ulicy Nowodworskiej. Kiedy tam się pojedzie, hałas, my żeśmy podjechali tam, zatrzymaliśmy się, hałas nawet jest słyszalny z odległości 60 metrów. Pytałam się pana projektanta, czy on jakieś będzie myślał o jakimś zabezpieczeniu, czy w ogóle, czy ta stacja tutaj musi powstać. No on do mnie mówi tak, no wie pani, nam przedstawiono, że jest to teren przemysłowy, więc my projektujemy jako na terenie przemysłowym, że będzie ta stacja. I bardzo prosimy o jakieś nas wsparcie, o pomoc nas. Już ta prawa stacji transformatorowej była podejmowana, ja już państwa prosiłam, państwo pochyliliście się nad tą sprawą, no niestety się nic nie zmieniło od tamtej pory, ale cóż, no słuchajcie państwo, jeśli ja przejrzałam ten plan zagospodarowania przestrzennego i patrzę, że zaraz za ulicą Koźmińskiego w ogóle nie planowane jest żadne mieszkanie ludzi, 2 kilometry spokojnie do rondań po prawej stronie w stronę Lublina, nic nie jest planowane, gdzie będzie udział, gdzie będą mieli udział ludzie przez 24 godziny na dobę, to czemuż po prostu pozwolić na taką budowlę? No niektórzy tutaj tak mówią, że PGE sobie zamówiło, PGE chciało i tak dalej. Słuchajcie państwo, tam były tereny pola, pola i pola. Schetynówka, czyli ta ulica Ojca Koźmińskiego, powstała w 2007 roku. Nie mogło tak być, że PGE sobie, ono mogło sobie chcieć tą działkę, nie konkretnie tą działkę, tylko gdzieś tam w pobliżu tej okolicy, ale dlaczego akurat pod domem? No słuchajcie państwo, 30 metrów to jest duże 30 kroków, chyba nikt nie chciałby z państwa mieć stację transformatorową taką, która jest 150 kV na 110, to jest olbrzymia stacja transformatorowa. Nam udało się w porozumieniu z PGE odsunąć teren infrastruktury technicznej, bo tak to będzie, tak to jest oznaczane obecnie, o 34 metry, 34-35 metry od budynku, prawda? Dopiero w tym miejscu będzie mogła powstać stacja trafu. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, ja nie wiem, co PGE projektuje, natomiast wiem, co jest w planie zagospodarowania przestrzennego w części tekstowej. My tutaj wskazaliśmy w pewnym momencie i przekazaliśmy to oczywiście do opiniowania i uzgadniania przez PGE. Nie wiem, czy oni to przegapili, czy zgodzili się na to, że teren jest przeznaczony pod lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej z zakresu elektroenergetyki, w tym, i to jest wymienione, co można robić, wnętrzowych rozdzielni, wnętrzowych stanowisk transformatorów oraz tymczasowych obiektów budowlanych. Ja poprosiłem pana naczelnika, ponieważ pan naczelnik ma przed sobą wykaz, w jaki sposób pan burmistrz opiniuje te wnioski, które wpłynęły od mieszkańców, aby przedstawił nam informację,
Jak odniósł się do wniosku państwa Bogusz pan burmistrz? O to prosiłem. Uwaga została ta nieuwzględniona z uwagi na to, że zgodnie z zapisami dokumentu polityki przestrzennej miasta, to jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubartów, przedmiotowa nieruchomość przewidziana jest pod teren infrastruktury technicznej. W związku z planowaną przez PGE Dystrybucja S.A. rozbudową sieci elektroenergetycznych, w tym budową GPZ Lubartów Południe oraz linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia w kierunku gminy Serniki. Przyjęte w projekcie zmiany planu rozwiązania muszą być zgodne z zapisami wyżej wymienionego dokumentu, wobec czego zmiana przeznaczenia nie jest możliwa i zasadna z punktu widzenia istniejącego i projektowanego sąsiedztwa terenów przemysłowo-usługowych. No tak, proszę Państwa, czyli jesteśmy z jednej strony informowani, że ktoś z kim coś rozmawia i ktoś komuś coś obiecuje, ale z drugiej strony wniosek, mimo tylu lat i Państwa obecności na naszej komisji, jest zaopiniowany negatywnie i tak naprawdę nowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Państwa, którzy przyszli dzisiaj na naszą komisję, nie załatwi nic. No i teraz rozumiem, że Państwo chyba przyszli do nas po to, jako do radnych, na to Komisję Planowania Przestrzennego, żeby w tym planie zagospodarowania przestrzennego zmienić przeznaczenie tej konkretnej, tego konkretnego obszaru, jeżeli chodzi o to, czego Państwo się obawiają. I teraz my jako radni uważam, że powinniśmy to rozważyć od takiej strony. Jak to możemy zrobić? Czy możemy to szybko zrobić? I czy będzie to rodziło odpowiednie konsekwencje. Ja chciałem przypomnieć również tym radnym, którzy byli członkami Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w poprzedniej kadencji, że na tej komisji jednogłośnie żeśmy opiniowali Państwa wnioski, które były przedkładane do tego, aby uwzględniono je przy kolejnym planie zagospodarowania przestrzennego. Nie było takiej sytuacji, żebyśmy wykonywali zupełnie coś odmiennego. W dniu dzisiejszym otrzymujemy informację, że wniosek jest wyrzucany do kosza, a plan zagospodarowania przestrzennego będzie realizowany na tej samej zasadzie, jak w latach poprzednich, bez uwzględnienia jakichkolwiek zmian. Więc chciałem się zapytać, co się stało z Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa? Czy ma w ogóle jest sens, żebyśmy się tutaj spotykali, skoro one nie zostały uwzględnione wówczas? To po pierwsze. No i po drugie, nie ukrywam, że skoro przyjęliśmy tamte wnioski wcześniej i zaopiniowaliśmy pozytywnie Państwa prośbę i nigdy z radnych, ani burmistrz poprzedniej kadencji, ani burmistrz obecnej kadencji, rozumiem, nie podniósł argumentu, że wniosek był niezgodny z prawem, również inni radni, którzy zawsze nas pouczają, nie podnieśli się takiego argumentu, że tamte, zresztą z tego co przypominam sobie, chyba również byli za tym wnioskiem, troszkę mnie to dziwi, bo była ogólna zgoda i teraz ci, którzy wówczas byli za, rozumiem, dzisiaj są przeciwko temu wnioskowi, więc troszkę punkt widzenia zmienia się od punktu siedzenia, no ale niestety tak to bywa, każdy z nas tego doświadcza. Natomiast proszę Państwa, znaczy doświadcza z tych, którzy siedli i zmienili taki pogląd. Natomiast proszę Państwa, jeżeli to wcześniej nie rodziło takich skutków, to ja proponuję, żebyśmy jako komisja jednak wyrazili zdanie odmienne niż wyraził pan burmistrz w tejże tak mocno jeszcze skrywanej tabelce, która nie jest, rozumiem, zanonimizowana i nie możemy się z nią zapoznać i abyśmy my jako radni poparli wniosek państwa Bogusz i aby taki wniosek wyszedł, żeby zadośćuczynić tym państwu. I tutaj musimy zrozumieć jedną rzecz. Ja w zupełności tutaj z państwem się zgadzam i pytanie każdego z mieszkańców Lubartowa czy kogokolwiek z nas, kto by chciał w odległości 30 metrów mieć tego typu urządzenia, proszę Państwa, bo my musimy pamiętać, proszę Państwa, o tym, z czym się wiąże od strony zagrożenia zdrowia i życia funkcjonowanie w niedalekiej odległości stacji transformatorowej. Nie będziemy to robili wykładów. Ci, którzy są po szkołach technicznych, to wiedzą, o czym rozmawiam i również wiedzą, jak niebezpieczne jest życie w takim sąsiedztwie. Trzeba mieć tutaj jedną rzecz na uwadze, że zmiana w tym momencie przeznaczenia tego terenu na jakikolwiek inny rodzi ze strony miasta bardzo duże prawdopodobnie konieczność zapłaty dużego odszkodowania na rzecz PGE. I to trzeba mieć na uwadze oczywiście. Dlaczego? Wynika to z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, że jeżeli w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania zmieniamy na funkcję inną,
to po prostu musimy wypłacić odszkodowanie. To trzeba brać pod uwagę przy, każdej zmianie zagospodarowania przestrzennego. Proszę bardzo, jeżeli było widzę niedowierzanie, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ja zgadzam się, że odszkodowania trzeba płacić, jeżeli zostały poczynione jakieś określone wydatki przez podmiot, który korzystał z tego nowego planu zagospodarowania przestrzennego i podmiot, który zmienia ten plan zagospodarowania przestrzennego, powoduje, że podmiot, który poczynił takowe wydatki, takowe czynności, udowodni, że w związku z poniesionymi określonymi kosztami ma określone roszczenie wobec podmiotu, który mu to uniemożliwia. Tu ja słyszę, że nie do końca jeszcze wiadomo jest, co będzie w ogóle realizowane. Z ust państwa słyszę, że ma być stacja transformatorowa budowana o określonych parametrach. Z ust naczelnika słyszę, że ma być budowane zupełnie coś odmiennego, ponieważ nawet dokładne zapisy z wypisu i wyrysu powodują, że ta inwestycja, o której państwo mówią, jest niemożliwa. Więc ja bym może poprosił o taką informację, aby pan naczelnik, skoro wie, jakiego rzędu mogą być te odszkodowania, jakie mogą być te odszkodowania, co poczyniono i jakie koszty poczyniło PGE, skoro jesteśmy w ten sposób dzisiaj tutaj straszeni, że podjęcie i przegłosowanie takowego wniosku będzie tym skutkowało. I drugie pytanie mam. Dlaczego no nie dalej, jak chyba 2 czy 3 lata temu, kiedy sytuacja była identyczna z sytuacją w dniu dzisiejszym, tego typu informacje nie były przekazywane na posiedzeniu komisji i co uczyniono od tamtego posiedzenia komisji, aby jednak ten wniosek, który wówczas był przegłosowany przez Komisję Planowania Przestrzennego i Budownictwa, został uwzględniony przy zmianach w kolejnym planie zagospodarowania przestrzennego? Oczywiście czytałem między innymi panu radnemu 5 minut temu, co ma być realizowane. Może pan nie usłyszał, to przeczytam jeszcze raz. Budowa GPZ Lubartów Południa oraz linii energetycznych wysokiego napięcia w kierunku gminy Serniki. Czytałem to. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, w tym momencie ciężko wyliczyć takie odszkodowanie. Można stałoby się to w momencie, kiedy byśmy zmienili ten plan. Nie wiem, jakie dokładnie do tego etapu koszty poniosło PGE. Trudno to oszacować. Natomiast należy się spodziewać, że skoro przystępują do projektowania, to w jakiejś strategii rozwoju sieci mają ten GPZ tutaj uwzględniony. I myślę, że znając takie duże korporacje, bardzo by się starali, żeby jednak nam tutaj troszkę budżetu gminy nadszarpnąć. Tak, ale takie chciałam powiedzieć, że jeżeli oni, Zakład Energetyczny, czy PGE dokładnie wiedziało, że my tam mieszkamy, że my prosimy ich, znaczy, że mogą też postawić taką stację, ale troszeczkę dalej oddalić. Poza tym teraz, tak, w 2017 roku rozmawialiśmy z panem, który pracuje w PGE, panem Kosińskim, i on powiedział nam, kiedy byliśmy w Lublinie, że stacja transformatorowa, już projekt jest gotowy, że już będą, mają podwykonawców. Mało tego, przyniósł nam z drugiego pokoju projekt, niby to był już ten plan tej nowej stacji transformatorowej. My, kiedy spojrzeliśmy, byłam akurat z elektrykiem, okazało się, że to jest bujda, że to wcale nie jest żaden projekt. I to było w 2017 roku. Zobaczcie państwo, 3 lata prosimy, 3 lata rozmawiamy i z PGE. I okazuje się, że oni w tej chwili jeszcze nie mają tego projektu stacji. A wtedy już powiedziano nam w Lublinie, że już za późno, żebyśmy w ogóle nawet o niczym nie myśleli, ponieważ już sprawa jest przesądzona. Także my jesteśmy słabi, prosimy państwa o pomoc, bo... Pan Tomasiak. Ja mam takie pytanie do pana naczelnika, bo powiedział nam o tych odszkodowaniach. No i teraz wczytajmy się dokładnie w ten artykuł 36, ale nie w punkt, ustęp 1 tego artykułu, tylko w ustęp 2 tego artykułu, bo to nam odpowie również na pewne i rozwieje wątpliwości nasze i państwa.
W ustępie pierwszym faktycznie jest napisane, że może być ta odszkodowanie, ale za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienie nieruchomości lub jej części. Odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę. Więc musielibyśmy wiedzieć, jaka ta szkoda jest rzeczywista. Ale proszę Państwa, ustęp drugi mówi w ten sposób. Realizacja roszczeń, o których mowa w ustępie pierwszym, może nastąpić również w drodze zaoferowania przez gminę właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości zamiennej. Z nim zawarcia umowy zamiany roszczenia wygasają. Więc najkrócej mówiąc, ja mam inne pytanie. Czy miasto zaoferowało PGE, żeby po prostu tę sytuację uzdrowić, no inną nieruchomość znajdującą się w okolicy, ponieważ tutaj również musimy sobie zdawać sprawę, że PGE musi budować tam, gdzie biegnie ta linia, ten transformator, więc wzdłuż tej linii zaoferowano po prostu inną nieruchomość, która by nie powodowała tego, o czym słyszymy, jeżeli chodzi o państwo. No przecież tutaj nawet gdybyśmy zmienili plan zagospodarowania przestrzennego, to jeżeli nawet byśmy go zmienili i zaoferowali nieruchomość, na której oni mogliby posadowić tą nawet stację transformatorową, uciążliwą, ale z dala od miejskich zabudowań, to również rozwiązuje problem. Nie będzie takowych wówczas odszkodowań, chyba że panie naczelniku czytam to niewłaściwie. Ma pan jakąś opinię prawną prawników miejskich, że jeżeli podniesiemy dzisiaj rękę i przychylimy się do wniosku państwa, miasto płaci, nie wiem, 100 tysięcy, 200 tysięcy, milion czy 10 milionów? No świetnie, tylko że oczywiście w rozmowach z PGE poruszaliśmy ten temat wielokrotnie, żeby zlokalizować ten GPZ troszkę dalej, na terenach oczywiście przemysłowych, tych po drugiej stronie Koźmińskiego. Rozmawialiśmy, prawda? Były takie rozmowy, były takie propozycje. Znaczy, przykre jest to, że radny Tomasiak stara się tutaj stworzyć takie wrażenie, że my jesteśmy przeciwko państwu Bogusz. Ja nie pracuję tu długo, to prawda, natomiast przez ten czas i wiem, że wcześniej również naczelnik Strzelecki próbował robić wszystko, żeby ten plan zmienić i dostosować tak, żeby on był korzystny dla państwa Bogusz. To się niestety nie udało. Wracając do tych roszczeń odszkodowawczych. Jest wyraźnie napisane, że może żądać odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienia nieruchomości lub jej części. Kwestia tego, w jaki sposób to roszczenie zostanie zrealizowane, zależy tylko i wyłącznie od podmiotu, któremu zmieniamy niekorzystnie plan zagospodarowania przestrzennego. Nie jesteśmy w stanie tego oszacować, ale jestem przekonany, że PGE będzie robić wszystko, żeby udowodnić, że tych kosztów i nakładów poniosło jak najwięcej do dnia dzisiejszego. Ja bym tutaj wyszedł z inną inicjatywą, bo być może tą nieruchomość... Jeszcze raz. Szanowni Państwo, mówimy tutaj o pewnych kosztach, które PGE poniosło, a ja tak naprawdę, szczerze mówiąc, nie wiem, jakie to są koszty, tak szczerze mówiąc, i nie wiem, na jakiej podstawie będą rościć sobie prawo do jakiegokolwiek odszkodowania. Być może to jest tylko tak, jak pani mówi, taka sucha gadka, że pani mówią inną wersję, a w papierach może być inna wersja. I tak naprawdę na dzień dzisiejszy to my nic nie wiemy. Proszę Państwa, no wypraszam sobie taką uwagę pana naczelnika Kicińskiego, że radny Tomasiak sugeruje, jakoby Urząd Miasta był przeciwko państwu Zofii Bogusz. Ja w swoich wypowiedziach wyraźnie wskazuję na pewne określone czynności, które zostały wygodane już przez poprzednią komisję. Zadałem precyzyjne zapytanie, co wydarzyło się od tamtego momentu. I jeżeli pan wysuwa wnioski, że ktoś jest przeciwko państwu Bogusz, no to z moich ust to nie padło. Sam pan naczelnik to wypowiada, prosiłbym, żeby takich rzeczy mi nie insynuować i odpowiadać na pytania, które są zadawane. Ja powiem w ten sposób.
mieszkańcy Lubartowa mnie wybrali, ja jestem z tymi mieszkańcami. Ja z tymi mieszkańcami żyję nie tylko do 15.30, ale żyję i po 15.30 i spotykam się z nimi również w sklepach. I wolałbym, żeby również osoby, które wypowiadają tego typu uwagi, również żeby no, jednak z tymi mieszkańcami zaprzyjaźniali się, a nie traktowali ich tylko i wyłącznie jako petentów. Zgadzam się w zupełności z panem naczelnikiem, nie z panem naczelnikiem, tylko z panem radnym Siwkiem, że proszę państwa, zwróćcie uwagę, dyskutujemy na temat kolejnego problemu i co się dzieje. Spotykamy się na Komisji Planowania Przestrzennego, przychodzą urzędnicy Urzędu Miasta, my dopytujemy się o pewne kwestie, które są łatwe do sprawdzenia. Łatwe do sprawdzenia, bo na to komisję dzisiaj pracownicy powinni przyjść i powiedzieć tak, słuchajcie radni, oni wystąpili do nas o wypis i wyrys z planu miejscowego, planu zagospodarowania przestrzennego, więc coś się tam dzieje. Mało tego, udaliśmy się do Starostwa Powiatowego, do Wydziału Architektury i sprawdziliśmy, faktycznie złożyli dokumenty już na budowę A, B lub C. Nie nazywajmy jej dzisiaj. Minimalna wola ze strony osób, które obsługują dzisiejsze posiedzenie komisji, powodowałaby, że mielibyśmy kilka odpowiedzi na pytanie. Natomiast z drugiej strony, proszę państwa, jeżeli nie zostały złożone formalnie dokumenty, jeżeli nie poczyniono żadnych w oparciu o dokument, bo coś się rozpoczyna w oparciu o dokument, składa się określony dokument do innej instytucji w oparciu i wtedy, jeżeli by się okazało, że oni już złożyli, uzyskali zgodę, no to wtedy możemy zakładać, że ponieśli jakieś koszty. A ja pytam się, jakie są to koszty? No powiedzcie nam, szanowni pracownicy Urzędu Miasta, o jakiej rzędu kwotach rozmawiamy, o czym rozmawiamy, być może na jakimś spotkaniu coś wam ujawnili, straszyli może was czymś, no bo jeżeli tylko teoretyzujemy, a nie działamy na dokumentach, to nie teoretyzujmy, mam prośbę. Ja, proszę państwa, będę głosował za tym, aby rozpatrzyć pozytywnie wniosek państwa Zofii Bogusz w świetle no, tak słabej, jeżeli chodzi o te kwestie informacji. I kolejna rzecz jeszcze, proszę państwa. Nie możemy li ściśle czytać przepisu, jeżeli tak jak tutaj nas pan naczelnik Kiciński stara się jakoś tutaj, ja przynajmniej czuję się tak, jakbym miał być taki poddany takiej presji, żeby jednak, broń Boże, nie poprzeć tego wniosku państwa Bogusz, no bo, proszę państwa, przepis, ustawa to jest jedna rzecz, druga rzecz jest orzecznictwo, więc prosiłbym pana naczelnika, żeby nam powiedział, proszę państwa, w tym, co dzisiaj chcecie zrobić, proszę zwrócić uwagę, mam tutaj 20 wyroków, które skutkują takimi, a nie innymi skutkami odszkodowawczymi dla gmin. Jeżeli nie widzę tego, nie widzę takiego dokumentu, to jak ja mam sobie w tym momencie wyrobić opinię, jeżeli chodzi o ów wniosek? Jeżeli chodzi o kwestie, jeszcze raz podkreślam, tych projektów, no to proszę państwa, mam proste pytanie. W świetle tych przepisów i tego, co przytoczyłem, proszę mi powiedzieć, kiedy to roszczenie staje się skuteczne, jeżeli o tym rozmawiamy, bo tam wcześniej również jest mowa, jeżeli przeczytamy uważnie te przepisy i punkty z ustępu pierwszego, to tam wyraźnie jest napisane, co musi się odbyć, jakie rzeczy również muszą zafunkcjonować i jak wycenia się taką nieruchomość. No, podstawową rzeczą jest taka, i to jest inicjatywa również tego przepisu, że jeżeli ta nieruchomość przy zmianie planu zagospodarowania przestrzennego straciłaby radykalnie na wartości, a my ją wcześniej mieliśmy, to tam jest no, takie główne, bym powiedział, założenie tego roszczenia, ale być może się mylę. Mam nadzieję, że naczelnik Kiciński wie lepiej i zaraz nas oświeci zarówno orzeczeniami, przykładami, jak i tymi podstawowymi dokumentami, o które bym prosił, żeby nam powiedział, czy Urząd Miasta takowe dokumenty, które wymieniłem, widział. Szanowni państwo, tych wniosków o wydanie wypisu, wyrysu z rejestru gruntów, znaczy z planu zagospodarowania przestrzennego, czy zaświadczeń było bardzo dużo, natomiast w ostatnim czasie nie przypominam sobie takiego wniosku z PGE. Również dostajemy ze starostwa pozwolenie na budowę na terenie, co do nieruchomości, które mają być zabudowywane na terenie miasta Lubartów. Również takiego wniosku nie widziałem.
Dlatego należy przypuszczać, zresztą to pani Bogusz mówiła, że była w PGE i to jest na etapie projektowania, więc pozwolenie na budowę, czy starania na pozwolenie na budowę jeszcze nie może być. Także no tyle, co mogę powiedzieć. Zgłaszam wniosek o zamknięcie dyskusji i przegłosowanie wniosków złożonych przez państwa Bogusz. Państwo Bogusz złożyli dwa wnioski. Jeden o włączenie działki 87 położonej przy ulicy Przemysłowej 13 do obszaru MN łamany na U, czyli obszaru mieszkaniowo-usługowego, który projektowany jest w pobliskim, bardzo bliskim sąsiedztwie, a jednocześnie wzdłuż drogi oznaczonej numerem 35. Zresztą państwo mają te wnioski. To niech to będzie wniosek pierwszy. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku, proszę o podniesienie ręki do góry. Stwierdzam, że wszyscy radni w liczbie 6 głosowali za. Drugi wniosek dotyczy przesunięcia planowanego obszaru 468E na tereny położone w kierunku południa za ulicą Ojca Honorata Koźmińskiego w kierunku ronda. Kto z państwa radnych jest za tym wnioskiem, proszę o podniesienie ręki do góry. Stwierdzam, że wszyscy radni w liczbie 6 głosowali za. Rodzina Boguszów zwróciła się do Urzędu Miasta z wnioskiem o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, bo miasto właśnie szykuje się do zmiany takowego dokumentu. Na wszelki wypadek ta sama rodzina zwróciła się także do radnych z Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa. Radni podczas dyskusji dowiedzieli się, że coś jest gotowe, ale jeszcze nie wiadomo co. Dowiedzieli się także, że mogą być odszkodowania, ale nie wiadomo w jakiej wielkości i za co. Na szczęście radni nie wstrzymali się od tego typu argumentacji i poparli wniosek państwa Boguszów. Miejmy nadzieję, że także burmistrz zmieni swoje zdanie i zamiast kwestionować wniosek mieszkańców Lubartowa, przychyli się do ich żądania, ale także do wniosku przyjętego na komisji. Patrycja Oleszek, Kanał S. Kilkanaście kilometrów przeszedł 90-letni mężczyzna z gminy Michów, który stracił pamięć. Na obwodnicy Lubartowa zauważyła go kierująca, która zawiadomiła policjantów. 90-latek mówił nielogicznie i nie wiedział, gdzie jest. Został przewieziony do lubartowskiego szpitala, gdzie uzyskał odpowiednią pomoc. Dyżurny lubartowskiej komendy dostał informację, że na obwodnicy Lubartowa porusza się mężczyzna w podeszłym wieku i idzie wraz z rowera. Zgłaszająca określiła również, że z osobą tą jest ciężko nawiązać kontakt, gdyż mówi nielogicznie i nie wie, gdzie się znajduje. Na miejsce pojechali policjanci, którzy wraz z dyżurnym ustalili, że mężczyzna mieszka w jednej z miejscowości w gminie Michów. Wraz z rowerem pokonał on kilkanaście kilometrów i w dalszym ciągu oddalał się od miejsca, gdzie mieszkał. Policjanci z Michowa ustalili także, że mężczyzna ten mieszka sam. Nawiązali kontakt z rodziną. 90-letni mieszkaniec gminy Michów został przewieziony do lubartowskiego szpitala, gdzie uzyskał odpowiednią pomoc, a także zostały przeprowadzone niezbędne badania. I tutaj policjanci apelują, aby zwłaszcza teraz, kiedy pogoda jest zmienna i robi się zimno, zwracać uwagę na osoby, które mogą potrzebować naszej pomocy. Wystarczy zadzwonić pod numer 112, aby odpowiednie służby przyjechały na miejsce i udzieliły pomocy. Policjanci z lubartowskiej komendy poszukują właściciela roweru, który został znaleziony w nocy z 1 na 2 listopada 2020 roku przy ulicy Lubelskiej w Lubartowie. Policjanci z lubartowskiej komendy poszukują właściciela roweru, który został znaleziony w nocy z 1 na 2 listopada 2020 roku przy ulicy Lubelskiej w Lubartowie. A teraz zapraszam państwa na prognozę pogody. Zachmurzenie umiarkowane przewidywane jest w piątek, 6 listopada. Na termometrach ujrzymy 9 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne wyniesie 1032 hektopaskale. Równie pochmurnie może być w sobotę 7 listopada. Temperatura powietrza wzrośnie do 13 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne bez zmian. Prawie bezchmurnie będzie w niedzielę 8 listopada. Na termometrach ujrzymy 11 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne spadnie do 1027 hektopaskali. Prawie bezchmurnie zapowiada się początek tygodnia.
W poniedziałek, 9 listopada, na termometrach ujrzymy 12 kresek powyżej zera. Na barometrach 1028 hektopaskali. Prawie bezchmurnym niebem powita nas wtorek, 10 listopada. Temperatura powietrza delikatnie spadnie i osiągnie wartość 11 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne również delikatnie spadnie do 1027 hektopaskali. Zachmurzenie małe przewidywane jest w środę, 11 listopada. Na termometrach ujrzymy 8 kresek powyżej zera. Na barometrach 1029 hektopaskali. Zachmurzenie umiarkowane przewidywane jest 12 listopada w czwartek. Temperatura powietrza spadnie do 5 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne natomiast wzrośnie do 1033 hektopaskali. Prognoza pogody przygotowana we współpracy z portalem twojapogoda.pl. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Ja zachęcam do kontaktu z naszą redakcją pod adresem redakcja@kanales.pl lub pod numerem telefonu 605 331 126. Przypominam, że wszystkie nasze materiały mogą Państwo oglądać na naszej stronie internetowej www.kanales.pl. Ja się już z Państwem dzisiaj żegnam. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia za tydzień.